Dzień dobry, witamy Państwa pięknie z Kielc. Towarzyskie spotkanie na drodze do Euro 2012. Za dwa lata mniej więcej o tej porze oczywiście będziemy rozpoczynać wielką przygodę, z której rangi tak naprawdę pewnie do końca sobie jeszcze nie zdajemy sprawy, ale będzie to coś bez precedensu. To będzie turniej naszego życia. Tak mówią piłkarze, którzy walczą o miejsce w składzie reprezentacji Franciszka Smudy właśnie na Euro 2012. Jesteśmy na arenie Kielc. Dziś towarzyski mecz numer 7 pod wodzą trenera selekcjonera Franciszka Smudy. Dziś gramy z Finlandią. Dwa razy gościliśmy tutaj, gdy drużyna prowadzona przez Leo Benhakera grała w eliminacjach do Euro 2008 z Armenią. Wygraliśmy 1-0, ale z San Marino aż 10-0. Łącznie więc bilans biało-czerwonych na tym stadionie doskonały. 11 bramek strzelonych, 0 straconych i 6 punktów. Dzisiaj punktów nie będzie, ale dzisiaj może być coś dużo ważniejszego dla każdego z zawodników, który występuje na boisku. Mianowicie miejsce, oczywiście myślimy o Polakach w kadrze na Euro 2012. Taki jest dalekosiężny cel, taki jest cel każdego zawodnika, który dzisiaj będzie grał z orzełkiem na piersi. Maciej Iwański, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym ekspertem na stanowisku komentatorskim były bramkarz naszej reprezentacji Maciej Szczęsny. Witam wszystkich. Maćku, Finlandia, trudny, niewygodny rywal, ale patrząc przez pryzmat ostatnich naszych potyczek z tą reprezentacją, bo ogółem na 30 spotkań wygranych mamy aż 20. No tak, ale wiadomo, że i Finowie uczyni postęp w swojej grze. Po pierwsze, po drugie, rzeczywiście to jest zespół mocnych, silnych chłopaków przyzwyczajonych do ciężkiej walki, takiej na organizmy, tak bym to określił po piłkarsku. I też na pewno wielu z tych piłkarzy walczy o miejsce na dłużej w reprezentacji swojego kraju. Piłkarze wyszli w koszulkach z logo Olimpiad Specjalnych. Kibice także przygotowani widzą do Państwa w sposób spektakularny do tego meczu towarzyskiego na drodze do Euro 2012. Przed nami, drodzy Państwo, już za moment hymny obu państw. Panie i Panowie, Mazurek Dąbrowskiego. To nasz cel, tak piszą kibice na stadionie w Kielcach, tak mówią też sami piłkarze. Dzisiaj Franciszek Smuda wysyła na boisko 3 debiutantów, ale zaczynamy od składu trenera Stuarta Baxtera. Otto Fredriksson, numer 1 z 2, Veli Lampi z 3, Njula Neusander z 4, Tim Smarf z 5, Kalle Parvainen, 7 Roman Eremenko, 10 Jari Litmanen, 11 Kasper Hamalainen, 15 Markus Heikkinen, 16 Jonathan Johansson i 17 Roni Porokara. Brakuje dzisiaj w drużynie rywali Aleksieja Eremenki, a także Petriego Pasanena, samego Hypi, Jonasa Kolki i Szewkiego Kukiego, a więc znanych nazwisk. Ale Stuart Baxter przyzwyczaił nas do tego, że jego reprezentacja Finlandii gra ofensywnie i tego się spodziewamy także dzisiaj. Oto ustawienie taktyczne. Rywale powinni zagrać z taktyką 4-4-2. Kwestia, czy Neusander, czy Sparf będą na lewej stronie obrony. Zresztą to zaraz wszystko zobaczymy. Już widzimy, że na tę lewą stronę wędruje numer 3, a więc Njula Neusander. W ataku bardzo doświadczeni 39-letni Jari Litmanen, kapitan drużyny rywali, i 35-letni Jonathan Johansson. Oto właśnie spotkanie kapitanów. Najstarszy w naszym zespole Michał Żewłakow, 34 lata, dziś 95 raz w reprezentacji, a naprzeciw niego legenda europejskiej piłki, dziś powoli wydaje się kończący przygody z piłką, Jari Litmanen z FC Lahti. Sędzia główny tego spotkania, arbiter z Rumunii, Mariusz Avran. Na liniach asystenci Oktawian Sowre i Miklós István Nagy. Sędzią technicznym Polak Paweł Gil.
Oto biało-czerwoni. W bramce debiutant Przemysław Tytoń, 23 lata z Rody Kerkrade. Dalej Łukasz Piszczek z dwójką, Michał Żewłakow z 14, numer 3 Grzegorz Wojtkowiek i 5 Dariusz Dudka. W pomocy 20 Tomasz Kadłowiec, 15 Adam Matuszczyk, to 21-letni debiutant z Köln. 18 Adrian Mierzejewski, 23-letni debiutant z Polonii Warszawa. Dalej Jakub Błaszczykowski, 16, Robert Lewandowski, 9, Ireneusz Jeleń, 11. Wojtkowiak na środku obrony, a nie z boku. Taki będzie skład. Lewandowski z całą pewnością w ataku, a nie w obronie. Mamy tutaj kilka pomyłek, za które Państwa przepraszamy. U trenera Smudy wszyscy atakują. Tak, wszyscy ale to jest dokładnie. To się jakoś tłumaczy tym, że trener Smuda chce ofensywnej, chce dobrej gry. Czekamy na to samo. Na prawej stronie Łukasz Piszczek, nowy piłkarz Borussii Dortmund. Z Berlina przemieścił się do Dortmundu w tym okresie transferowym. Zobaczymy, czy taką drogę przemierzy też Robert Lewandowski. Wciąż jeszcze napastnik Lecha Poznań, który będzie grał z przodu, prawdopodobnie bardziej z lewej strony wobec wysuniętego Ireneusza Jelenia. Na prawej stronie Kuba Błaszczykowski. W środku, uwaga, w środku Adam Matuszczyk, Tomasz Jodłowiec i Adrian Mierzejewski. Zwracają Państwa uwagę szczególnie na naszego nowego bramkarza Przemysława Tytonia, a także na debiutantów Adama Matuszczyka numer 15 i Adriana Mierzejewskiego numer 18. Biało-czerwoni w pierwszym ataku na bramkę Fredriksona. Piszczek, Błaszczykowski. A nie ukrywał Łukasz Piszczek, gdy dwa tygodnie temu podpisywał umowę z Borussią Dortmund, że ogromnym jego atutem było to, że mógł ze zdegradowanej Herty Berlin przejść do Dortmundu za darmo, ale też trener Jurgen Klopp, szkoleniowiec Borussii Dortmund, stawia na Polaków. No, świadczy o tym chęć zakupu Roberta Lewandowskiego za rekordową w historii Ekstraklasy sumę transferową. To będzie gdzieś około 4,5 miliona euro. No i Piszczek ma mieć miejsce w drużynie Dortmundu na tym samym skrzydle co Jakub Błaszczykowski. Oczywiście za darmo tego miejsca nikt mu nie da. Niemniej jednak na tym może skorzystać reprezentacja Polski. Wojtkowiak nie do końca zadowolony z tego, że Franciszek Smuda mówił mu, że będzie grał w środku, tworząc parę stoperów z Michałem Żebłakowem. Wojtkowiak, jak wiemy, jest obrońcą grającym w drużynie klubowej u trenera Jacka Zielińskiego w zespole mistrza Polski Lecha Poznań, właśnie z boku defensywy. No ale Franciszek Smuda wie, co robi, przynajmniej na razie nie mamy powodu, aby sądzić, że jest inaczej. Piszczek, Błaszczykowski i Wojtkowiak. Grześka Wojtkowiaka o tyle można zrozumieć i jego żal, że jako prawy obrońca spisywał się znakomicie także w ofensywie. Bardzo wiele akcji pod koniec sezonu w drużynie Lecha przeprowadził prawym skrzydłem i albo strzelał bramki, albo wykładał piłkę kolegom jak na tacy. Są to kibice z całej Polski na arenie Kielc. Wielu z nich dopiero teraz wchodzi na obiekt. Były problemy z przepustowością tych bramek, ale ostatecznie zdecydowano, żeby kibice mogli wejść z dwóch różnych stron. To może nam tylko pomóc i za moment już przy komplecie publiczności będziemy oglądać ten mecz, w którym Finowie o mało co nie wychodzą na prowadzenie. Pierwsza ofensywna akcja drużyny Stewarta Baxtera i o centymetry Roman Eremenko od tego, by pokonać Przemysława Tytonia. No sekwencja błędów, Maciek, w tej akcji. Wojtkowiak ostatni dotknął piłki. Ale rzeczywiście tutaj przegrany pojedynek. Tutaj Darek Dudka, naszego zawodnika. I Kasper Hamalainen. Hamalainen szybszy od Dudki. No i zobaczmy, podanie do środka. No i tak, Grzegorz Wojtkowiak o mało co nie zdobył bramki samobójczej. Finowie z pierwszego w tym meczu rzutu rożnego. Jeszcze nie koniec tej akcji, wybija Piszczek. Małe zamieszanie jest tam, że Żewłakow Jelenie próbuje urwać się opiekującemu się nim teraz Markusowi Heikkinenowi. No i poważnie postraszyli nas Finowie w pierwszych sekundach meczu, ale to dobrze. Pokazują, że to nie jest dla nich tylko i wyłącznie towarzyska gra, że oni tutaj nie przyjechali na wakacje. 8 dni temu przegrali ze Estonią 0-2. No i mecz z Polską na pewno dużo bardziej prestiżowy. Chcieliby to wrócić na Euro 2012. Finowie będą też starali się przekonać, że w trudnej grupie, gdzie mają za rywala Holendrów, Szwedów, Węgrów, Mołdawię i San Marino, nie są bez szans. No tak, ale wiadomo, że będą się tutaj usiłowali często indywidualnie przedzierać właśnie w takich pojedynkach jak przed chwilą na naszej lewej stronie. Troszeczkę zbyt pasywnie próbował przeszkadzać Finowi Darek Dudka. Zajął się bardziej jakąś taką fizyczną przepychanką z przeciwnikiem, nie walczył o piłkę, walczył raczej o to, żeby przeciwnika wytrącić z rytmu biegu. Jednak zdecydowanie bardziej agresywnie powinien zawalczyć o piłkę po prostu Darek Dudka.
to już jest doświadczony zawodnik, nie może go tłumaczyć to, że to początek meczu i na przykład ewentualność spętanych nóg przez tremę i nerwy. No też częściowo może tłumaczyć Dariusza Dudkę to, że to jednak nie jest jego nominalna pozycja. Piszczek ofensywnie czeka na piłkę, Jeleń, Piszczek, pole karne. Piszczek świetnie zwodzi Heikkinena, ale to zagranie wprost trafia na nogę Kale Parvainena. Ostro jeszcze zagrał Adrian Mierzejewski. Uspokaja go teraz arbiter z Rumunii, Mariusz Avram. To jest bardzo ważny dzień właśnie między innymi dla Adriana Mierzejewskiego. Piłkarz, który bardzo mocno wyróżnia się w polskiej ekstraklasie, wyróżniał się w rundzie wiosennej w barwach warszawskiej Polonii. Chociaż Polonia zajęła ledwie 13 miejsce, no to tak naprawdę broniła się przed spadkiem z ekstraklasy. Głównie dzięki Mierzejewskiemu ten cel osiągnęła, a teraz to już w tej części Warszawy myśli się o tytule mistrzowskim. Takie zakupy nam się szykują. Zresztą ten okres transferowy będzie bardzo ciekawy i te przemiarki transferowe dotyczą kilku z zawodników, których widzą Państwo dzisiaj w biało-czerwonych barwach. Akurat nie Mierzejewskiego. Matuszczyk, Lewandowski, ale blisko jest Veli Lampi i piłka nie dotarła do króla strzelców naszej ekstraklasy. Uwaga, Mierzejewski, pusta bramka, Mierzejewski, ależ skiksował. Pierwsze minuty po pięciu przebywania na boisku w debiucie mógł zaliczyć akcję marzenie. Brawa jednak na arenie Kielc za szybką decyzję, bo za jej wykonanie z pewnością nie. No ale może aż za szybka ta decyzja, bo zbyt nerwowa. Na pewno Adrian miał jeszcze chwileczkę, żeby ułożyć lepiej piłkę i bramkarz był poza polem karnym. Był czas na to, żeby przymierzyć troszkę dokładniej. Ale teraz pressing Jelenia, wcześniej dobrze Mierzejewski właśnie. Otto Fredriksson po raz szósty stoi w bramce reprezentacji Finlandii. Wybija piłkę poza grę. Co do Mierzejewskiego mówiłeś, że wyróżnia się w Polonii, to niezaprzeczalny fakt. Tyle tylko, że akurat w takiej Polonii, jaką widzieliśmy wiosną, nie było to specjalną sztuką. Dzisiejszy mecz jest dla niego na pewno bardzo ważnym sprawdzianem. Wybijają Finowie. Uwaga, Piszczek z dystansu, Piszczek! No. Bardzo dobra decyzja, bardzo dobre wykonanie także, no ale bez zarzutu spisuje się Otto Fredriksson. Jerzy Engel mówił w naszym studiu Rafałowi Patyrze przed pierwszym gwizdkiem sędziego z Rumunii, że to jest taki mały test. Gramy teraz z Finlandią, teraz jeszcze świetnie kopnięta piłka przez Piszczka. Potem w środę również oczywiście na naszej antenie towarzyski mecz z Serbią. No i wreszcie 8 czerwca gramy z Hiszpanią. To będą mecze wyjazdowe z Serbią. Gramy na zgrupowaniu w Austrii. Serbowie przygotowują się do mundialu. Oczywiście Finowie na mundialu nie zagrają, podobnie jak my. Zresztą nigdy w mistrzostwach Europy czy też świata reprezentacja Finlandii nie grała. Niemniej jednak taki mały rytm turniejowy próbujemy wprowadzić i w tym roku, i będziemy się starali, by również w przyszłym roku, tuż po zakończonym sezonie w Europie i w Polsce, rzecz jasna, piłkarze reprezentacji zebrali się i zagrali 3 mecze na naszej drodze do Euro 2012. Dudka. Pytałeś, wspominałeś o tym, że to niewygodny rywal, mówił o tym także Tomek Kuszczak. Dlatego między innymi niewygodny, że jednak wszyscy, począwszy od zawodników i trenerów, aż po kibiców, oczekujemy tego, że w meczu przeciwko Finom to my będziemy nadawali to wydarzenie na boisku, że to my będziemy prowadzili ofensywną grę, a nie od dziś wiadomo, że znacznie lepiej polski zespół czuł się zawsze w grze z kontry. No. Matuszczyk faulowany był, widzieliśmy, przez Kale Parvainena, ale już byliśmy na prawym skrzydle, no i piłka dla reprezentacji gości. Stuart Baxter, selekcjoner naszych rywali, na razie schowany, przyczajony blisko własnej ławki rezerwowej. Franciszek Smuda, oczywiście zupełnie inny styl kontaktu z drużyną. Już wciąż w granicy oczywiście naszego boksu technicznego. Powodów specjalnych do nerwów nie ma, ale przez te 8 minut Finowie pokazali, że z pewnością nie będą łatwym rywalem. Oto właśnie selekcjoner 49. aktualnie reprezentacji w rankingu FIFA. My jesteśmy, uwaga, o 9 lokat niżej. Jodłowiec, dobra sztuczka drugiego z piłkarzy Polonii Warszawa w reprezentacji Polski dzisiejszego popołudnia i faul, jaki popełnia Kasper Hamalainen. Oto właśnie 23-letni piłkarz reprezentacji Finlandii, faulujący naszego zawodnika. Hamalainen gra na co dzień w Szwecji w zespole Djurgården Stockholm. I okazja dla Polaków, dośrodkowanie ze stojącej piłki, rzut wolny. Kuba Błaszczykowski, prawa noga. Ale poradzili sobie Finowie, jeszcze taki
Piłka wykopana na uwolnienie przez Jonathana Johanssona. No, z przodu, jeżeli chodzi o doświadczenie, to trudno byłoby przebić reprezentację Finlandii, patrząc na cały światowy futbol. Jari Litmanen, 39 lat, a numer 16 Jonathan Johansson liczy sobie wiosen 35. Niemniej, jeżeli spojrzymy na wyjściowe jedenastki dzisiaj, Piszczek przy piłce, Polacy średnia 25 lat, Finowie średnia 27, ale ta linia ataku mocno im to zawyża. Żewłakow, nasz kapitan, też kończy swoją czteroletnią grę w Olympiakosie Pireus. Szuka nowego pracodawcy, mówi się o tureckim Ankara Gucu. Być może Michał Żewłakow wróci jednak do Polski, kto wie, zobaczymy. Piszczek. Do środka Mierzejewski, znakomita piłka do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski! Bardzo mocno. Dobra decyzja, odważnie grają Polacy. Nie wszystko jeszcze wychodzi, ale nie boimy się konstruowania tych akcji ofensywnych w sposób nieszablonowy. Tutaj świetna wymiana piłki między Piszczkiem, Mierzejewskim i ostatecznie podanie do Błaszczykowskiego. Fantastycznie by było, gdyby Adrianowi Mierzejewskiemu udało się podać tę piłkę do Kuby Błaszczykowskiego na prawe skrzydło dołem, po ziemi. Wtedy nie zatrzymywałby Kuby. Kuba mógłby wbiec z piłką w pole karne albo znacznie szybciej dośrodkować. Ale uwaga, Finowie. Johansson, przy nim Żewłakow. Nie daje się ograć nasz kapitan, jeszcze walczy Litmanen. Dudka. Lewandowski zastawia się, ale od początku ma tutaj trudno z Velim Lampim. I zaczynają Polacy od rzutu piłki z autu. Dudka, Lewandowski, Sparw. Przejmuje piłkę Jodłowiec. Piszczek aktywny. Od początku tego meczu często przy piłce. Litman. Sparw, ostro potraktowany przez Matuszczyka. To jest ciekawa postać. Mam nadzieję, że ważna postać tego meczu i reprezentacji. Adam Matuszczyk, 21 lat. Historia bardzo podobna do Łukasza Podolskiego. Urodzony w Gliwicach, wyjechał za młodu do Niemiec, ale od początku mówił, że serce ma się tylko jedno i nie było w ogóle kwestii wyboru ewentualnie reprezentacji Niemiec, chociaż działacze FC Köln podobno sugerowali, że dobrze byłoby, aby Matuszczyk tak szybko nie decydował się na grę dla biało-czerwonych. Wojtkowiak wybija piłkę. Pytanie, czy na aut, czy też na rzut rożny. Już wiemy, że Finowie zaczynają od linii bocznej. Niemniej jednak numer 15 to jest zawodnik, który w Bundeslidze ma ledwie kilka spotkań, ale to spotkań, w których pokazał się z bardzo dobrej strony. 1 lipca wchodzi w życie na spalonym rywale. 1 lipca wchodzi w życie nowy kontrakt już zawodowy Matuszczyka. No i kto wie, mamy wszyscy nadzieję, że świetlana przyszłość przed tym defensywnym pomocnikiem. Franciszek Smuda w każdym razie bardzo go ceni. Widzimy, jak łatwo złapaliśmy teraz Finów, konkretnie Roniego Porokarę, w pułapkę offside'ową. Trochę sami się złapali. Piszczak. Nie mieliśmy okazji sprawdzić w akcji naszego bramkarza. Wiemy, że Franciszek Smuda powołał na to zgrupowanie Tytonia właśnie, a także Fabiańskiego i Kuszczaka. Fabiański zagra z Serbią, Kuszczak będzie bronił w meczu z Hiszpanami. Agresywnie Polacy, Mierzejewski, ale za ostro. Faulowany Neusander. Na pewno ogromna wola walki piłkarza, który swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w Olsztynie. I już rywale. Za mocne jednak podanie i przepraszający gest Romana Eremenki. 26-latka w drużynie rywali, który gra na co dzień w Dynamie Kijów. Nie ma w składzie z powodu kontuzji jego brata Aleksieja. Tytoń. Dużo mówiło się o tym bramkarzu, kiedy okazało się, że Franciszek Smuda jego powołuje właśnie na zgrupowanie, na ten mały turniej, jak mówi się o trzech meczach rozgrywanych w krótkim czasie przez reprezentację Polski. No i takie wieści płynęły od Jacka Kazimierskiego, który oglądał Tytonia kilka razy w holenderskiej ekstraklasie, że jest to bramkarz bardzo, ale to bardzo dobry. Z tym, że ci, którzy na co dzień śledzą te rozgrywki, podkreślają też, że jeszcze młodemu 23-letniemu bramkarzowi zdarzają się występy nierówne. 2 lata ma Franciszek Smuda, aby wybrać się drużynę, która będzie nas reprezentowała w Mistrzostwach Europy, które zagramy na naszych boiskach. Takie wahania formy u młodego bramkarza to przywilej wieku, ale miejmy nadzieję, że skoro Przemek regularnie występuje już w tej chwili w lidze holenderskiej, to dosyć szybko ustabilizuje formę, bo rzeczywiście w paru meczach widziałem go w telewizji, w jednym przeciwko młodzieżówce angielskiej,
na żywo i pokazał, że potrafi naprawdę błyskotliwie i odważnie bronić. Piszczek. Doping, który ma ponieść biało-czerwonych w kierunku bramki Otto Fredrikssona. Rzewłakow. Jodłowiec. Słyszą Państwo, czego domagają się kibice. Mierzy Jeski Lewandowski. Dobrze, pomocnik Polonii Warszawa. Uwaga, Jeleń! Nie widział niestety w polu karnym Lewandowskiego. Ale znów w tych pierwszych 15 minutach z dobrej strony pokazuje nam się na pewno bardzo, oto widzimy, ambicjonalnie podchodzący do dzisiejszego meczu, dobrze walczący Adrian Mierzejewski. To jego ambicja pozwoliła właśnie, aby piłkę przejąć i aby Jeleń mógł oddać strzał. Choć tych strzałów, tych płynnych akcji jeszcze na razie trochę mało. Litmanen. Dudka musi zejść się do środka, bo Finowie są w naszym polu karnym. Uwaga, Hamalainen. I znów rzut rożny. Drugi w tym spotkaniu i drugi dla rywali. Kolejna to była akcja, w której widać było, jak bardzo ważnym ogniwem i ważną postacią w drużynie fińskiej jest Jari Litmanen. Jak tylko odzyskują piłkę w środku boiska, Finowie natychmiast wzrokiem szukają swojego lidera. No i oto właśnie kapitan fińskiej reprezentacji. Piłkarz, który grał na poziomie finału Ligi Mistrzów. Zaiste był napastnikiem znakomitym, no i teraz na końcu swojej przygody również jest niezbędny swojej reprezentacji. Jaka szkoda, że Lewandowski nie przebił się z tą piłką, ale Matuszczyk świetnie zagrywa do Jelenia, tylko że napastnik Okser do tego podania nie dojdzie. No właśnie, wspominaliśmy o transferach. Jeleń czeka na ofertę z Olimpiku Marsylia. Dariusz Dudka już wie, że zostanie na kolejny sezon w Okser. Lampi. Heikkinen. Wprost na głowę Matuszczyka jest Jodłowiec. 10. mecz w reprezentacji tego piłkarza. Numer 20 do Mierzejewskiego. Mierzejewski. Błaszczykowski czekał na podanie. Mierzejewski dopiero teraz znalazł Błaszczykowskiego. Uwaga, jesteśmy w polu karnym Finów i Lewandowski ofiarnie sparf. I to zdecydowało o tym, że napastnik mistrza Polski nie strzelił na bramkę Otto Fredrikssona. Ale zagranie Błaszczykowskiego do Mierzejewskiego. Światowa klasa. Lewandowski, zostajemy z piłką w grze. Lewandowski, na co czekają Polacy? Błaszczykowski skiksował pomocnik Borussii Dortmund. No i dlatego nie prowadzimy z Finlandią na arenie Kielc. Kolejna świetna akcja Lewandowskiego. Ten chłopak, jak już uda mu się przyjąć piłkę, pierwszy raz dotknąć, ułożyć ją na murawie tak, jak sobie życzy, jest piekielnie każdy. Mieliśmy tu mały błąd komunikacyjny pomiędzy reprezentantami Polski. O właśnie, tutaj Kuba Błaszczykowski pokazywał wymownie, dlaczego ta sytuacja znalazła takie rozwiązanie. Rzewłakow. Sparw. Lampi. Litmanen. Ale już wiedzą Polacy, że Litmanen stanowi duże zagrożenie. Zresztą nie jest to żadne specjalne odkrycie. Nie trzeba analizy przeciwnika, aby wiedzieć, że gra Finów opiera się w 80% na 39-letnim zawodniku. No i Sander do środka. Eremenko. Litmanen potknął się, ale proszę, odegrał do Sparwa. Płynnie grają Finowie Johansson i Rzewłakow. Jeszcze raz rzut rożny. To jest w tym spotkaniu na razie tylko i wyłącznie przywilej reprezentacji Finlandii, aby zaczynać z narożnika boiska. Trzeci raz. Michał Rzewłakow, od niego dużo zależy. Wielu młodych piłkarzy na placu, kapitan, najbardziej doświadczony zawodnik, ma wobec tego szczególną odpowiedzialność. Tytun w bramce. Wyszło jego doświadczenie w tej akcji. Błyskawiczna decyzja, błyskawiczny start we właściwe miejsce. Jari Litmanen. Podanie w nasze pole karne. Był tutaj wybijający piłkę Wojtkowiak. Jest Lampi. Natychmiastowa decyzja Matuszczyk. No i drugi raz przy tym wyjściu do kontrataku. Nie wszystko układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale uwaga, że Rzewłakow. Lewandowski podnosił rękę, ale to było przedwczesne. Piłka nie wychodziła poza boisko. Rywal pokazał, że trzeba walczyć do końca. Heikkinen. Eremenko. Jak na razie spokojna gra na arenie Kielc. Finowie widać, że mają swój pomysł.
grają krótkimi podaniami po ziemi na spalonym Jonathan Johansson. Najpiłkarz, który 105 raz gra w reprezentacji Finlandii, 22 gole na koncie. Dziś w TPS Turku, w lokalnej lidze, podobnie jak Jari Litmanen, zresztą Litmanen, o którym Państwo tyle mówimy, numer 10, to jest piłkarz, który ma na koncie najwięcej występów, dziś po raz 135 w kadrze Finlandii. Zdobył 31 goli jak dotychczas. Szkoda, że Błaszczykowski nie przedarł się prawą stroną boiska. Eremenko, Mierzejewski znów ofiarnie, Błaszczykowski, dobry pressing Polaków. Szkoda, że Błaszczykowski teraz biegał między trzema przeciwnikami sam, że nie miał wsparcia ze strony kolegów. A to właśnie jedna z naszych największych nadziei na Euro 2012. Litmanen. Piłka odbita od Wojtkowiaka, Franciszek Smuda przy linii bocznej. No i piłkarze, których od tygodnia ma na zgrupowaniu. Byłoby pięknie, Maćku, gdyby takie trio Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek występowało w bardzo mocnej drużynie Bundesligi, gdyby co tydzień miało okazję zgrywać się ze sobą i przecierać w bojach z wymagającymi rywalami. No, przyznają Państwo również, że gra przy 70 tysiącach fanów żywiołowo reagujących jak w Dortmundzie. No i zgranie, pod warunkiem, że cała trójka by grała, prawda, w podstawowym składzie Dortmundu, no mogłoby mieć kapitalne znaczenie dla biało-czerwonych, dla Franciszka Smudy na pewno mocno ułatwiłoby mu pracę. To tylko wróżenie z fusów, ale mam przeczucie, że im więcej polskich piłkarzy w tym klubie by było, tym więcej by ich grało w podstawowej jedenastce. To ciekawa teoria. Zobaczymy, czy się sprawdzi. No w przypadku Błaszczykowskiego i Piszczka na pewno, bo obaj są już zakontraktowani. A Robert Lewandowski walczy na boisku, no i też walczy o to, by w tym Dortmundzie się znaleźć. Może nie on bezpośrednio, ale trwają rozmowy, które mają ten transfer wreszcie sfinalizować, bo zapowiadany jest już od kilku tygodni. Eremenko. Na prawym skrzydle jest Johansson. Johansson wraca, Dudka. Johansson, dobre podanie, ale wprost w ręce Przemysława Tytonia, który jednak no nie interweniuje w taki sposób, po którym możemy pokiwać głową z zadowoleniem, że to była wyborna interwencja bramkarza reprezentacji Polski. Mierzejewski. Błaszczykowski. Jest Jeleń. Potrzebujemy, aby Polacy więcej, częściej po prostu strzelali na bramkę. Otto Fredrikssona, Błaszczykowski, Mierzejewski. Znów decyzja podejmowana błyskawicznie i taka, która w warunkach polskiej ekstraklasy na pewno by się opłaciła. Na poziomie reprezentacyjnym czasami jest to o te pół sekundy za szybko. No, warunek podstawowy, trzeba trafić w światło bramki. Też podobnie jak ty, życzyłbym sobie, żeby Polacy częściej strzelali na bramkę rywala, ale też wolałbym, żeby to robili z lepiej przygotowanej piłki niż dwukrotnie w tym meczu zrobił to Adrian. 2 czerwca z Serbią, 8 czerwca z Hiszpanią. To będą bardzo ważne, bardzo pożyteczne mecze towarzyskie polskiej reprezentacji. Zresztą tych znakomitych przeciwników szykuje się nam co niemiara na drodze do Euro 2012. Kto zaczyna? Reprezentacja Polski. Przemieszczamy się w strefę obronną rywala. Ireneusz Jeleń mocno popracował przy linii bocznej i dzięki temu w 23 minucie po jego walce z Heikkinenem zaczynamy blisko pola karnego drużyny Stewarta Baxtera. Warto podkreślić, że Finlandia pod wodzą tego angielskiego szkoleniowca w 23 meczach wygrała zaledwie 7 razy. No i proszę, doczekaliśmy się naszego rzutu różnego. Właśnie dobra akcja Jurłowca teraz w polu karnym. Dobre przyjęcie piłki na piersi, dobra decyzja o strzeleniu piłki w pole karne przez siebie. Mierzejewski mocno w kierunku dalszego słupka. Jest Matuszczyk, dobrze przyjęta piłka. W Bundeslidze już bramki zdobywał i to z trudniejszych, powiedziałbym, pozycji, no ale niecodziennie świeci słońce. Franciszek Smuda, wulkan energii jak przy każdym spotkaniu drużyn, które prowadzi trener, który jako ostatni, jeżeli chodzi o polskie kluby, z Widzewem Łódź był w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale było to tak dawno temu, że aż wstyd przypominać. Trudno, żeby... wstyd dla polskiej piłki klubowej. Trudno, żeby nie tryskał energią. Widzieliśmy trenera Smudę przed meczem, około 1,5 godziny przed meczem,
fantastyczna sylwetka, wspaniała figura, widać, ale że kondycja nienaganna. Znakomicie popracował Błaszczykowski, wybił z głowy akcję Neusanderowi, taką ofensywną świetnie mierzy Jeski, uciekł w ślizgu RMN-ki, Błaszczykowski zejście do środka, wymiana pozycji z Jeleniem, nie mierzy Jeski, ależ doskonale dostrzegł Jelenia, jesteśmy w polu karnym i... Sparfy wybija piłkę, niewiele brakowało teraz Polakom, abyśmy objęli prowadzenie. Litmanen i falujący go. Kolejna świetna akcja Polaków w trójkącie z Błaszczykowskim, z Mierzejewskim. Naprawdę bardzo ładnie przećwiczoną mają taką akcję w trójkącie. Dośrodkowanie już za linię końcową Roniego Porokary. Nie miał łatwo, popracował mocno nad tym, aby tego dośrodkowania nie było Łukasz Piszczek. A to właśnie ostatnia ofensywna akcja Polaków. Dobre zgranie i w tym tłoku Lewandowskiemu zabrakło trochę szczęścia. Ale świetne to podanie do Mierzejewskiego. No i dalej Jeleń. Oni już wiedzieli, co robić. Piłka na rękach Otto Fredrikssona, ale tylko przez moment. No i po prostu zabrakło nam odrobiny szczęścia. Na troszeczkę zbyt wygodnej wysokości dla bramkarza Irek Jeleń wstrzelił tę piłkę w pole bramkowe, ale naprawdę bardzo fajna, szybka akcja. Nie pierwsza zresztą tego typu ze strony Polaków w tym meczu. I już gwiazda Ligi Francuskiej, tak śmiało można powiedzieć o Ireneuszu Jeleniu, wymusił na bramkarzu rywala to, aby piłka była wykopana poza boisko. Zaczynamy z autu, no i czekamy na tę pierwszą bramkową akcję Polaków. Oby nadeszła. Błaszczykowski. Ależ znakomicie. Jodłowiec dziś ofensywnie usposobiony. Litmanen. Ale wprost do Roberta Lewandowskiego. Jest Jodłowiec. Piszczek. Błaszczykowski. Dużą wiarę w jego umiejętności mają koledzy z reprezentacji. Części, dużo częściej atakujemy prawym skrzydłem. Mierzejewski. Jodłowiec. A może to wynikać też z taktyki obranej przez Franciszka Smudę, bo wszystkich założeń przecież nie znamy. Matuszczyk do Mierzejewskiego. Mamy przewagę optyczną. Czekamy teraz na kolejną dobrą, płynną akcję Polaków. Błaszczykowski szuka Mierzejewskiego. Znakomita piłka. Błaszczykowski, Mierzejewski z polu karnym. No i Heikkinen. Czysto. Czysto. Bez zarzutu można powiedzieć. Błaszczykowski, odzyskujemy piłkę. Znów pressing Polaków. Matuszczyk, 18 metr. Lewandowski. Nie było tam faulu. Pokazuje sędzia Mariusz Awran, że wszystko zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. 27 minuta. Przyznam, że ja też miałem wrażenie, że to była czysta interwencja. Zobaczmy, atakują Finowie, ale my jesteśmy jeszcze w poprzedniej akcji. Lewandowski. Chyba czysta. No tak, mam też takie wrażenie, w międzyczasie Mierzejewski odzyskał piłkę. Matuszczyk podał ją Jeleniowi. Jeleń jest na połowie rywala. Oto Jodłowiec. Atakujemy piątką zawodników. Jodłowiec. Nie trzeba za wszelką cenę szukać. Błaszczykowskiego można kopnąć z dystansu. Tylko, jak już tylko to Państwo widzieli, tylko trzeba lepiej ułożyć piłkę przed sobą. No i po prostu kopnąć celnie. Dać bramkarzowi szansę popełnienia błędu. Ale przyznać musimy, że Polacy zdominowali w tej chwili przebieg wydarzeń na boisku i słamsili trochę rywala. Nie wypuszczają go za specjalnie często z jego połowy. A nawet jeśli to tak jak przed momentem, Mierzejewski piłkę szybko odzyskał. No i Finowie już takiej sytuacji jak w drugiej minucie nie mieli. Dudka przegrywa pojedynek w powietrzu. Grę zaczyna Tytoń do Piszczka. Ci rotujący się pomocnicy i napastnicy często są w polu karnym rywala. Być może teraz Franciszek Smuda właśnie wezwał do siebie Łukasza Piszczka. Być może właśnie każe naszym bocznym obrońcom mocniej włączać się do ataku i to już widzimy. No tylko teraz Piszczkowi zabrakło Błaszczykowskiego, ależ akcja nowego piłkarza z Dortmundu. Piszczek na piąty metr. Jeleń niezadowolony. I słusznie. Po trzech możliwości zagrania do Jelenia czy do Lewandowskiego. Piszczek wyszło najgorzej. Zrobił, o właśnie w tym momencie. Tak, najtrudniejsze fenomenalnie minięci i Neusander i Porokara. Zabrakło chyba troszeczkę spokoju i podniesienia głowy. Mówi się czasami, że trener ma nosa, prawda? No i gdyby po tym, jak Smuda powiedział Piszczkowi, przywołał go do siebie, iść do przodu, ten natychmiast zrobił bramkową akcję, to można byłoby mówić, że Smuda naprawdę ma nosa. No i szczęście. 29 minuta, drugi rzut rożny dla Polaków.
Wychodzą cało z tej opresji Finowie. Wojtkowiak nie zdecydował się na strzał z pierwszej piłki, ale za to świetnie teraz Piszczek do Błaszczykowskiego. No ale wciąż brakuje nam wykończenia. Jeleń, obie ręce podniesione do góry centralnie w polu karnym, pokazuje kolegom, że nie dostaje takich podań, z których możemy wyjść na prowadzenie. To na pewno prawda i powód do rozgoryczenia, ale też chciałbym zauważyć, że naprawdę bardzo wiele akcji w ostatnich minutach Polacy przeprowadzili w obrębie pola karnego, czy w pobliżu pola karnego Finów, grając z pierwszej piłki, na jeden kontakt. Widać po prostu, że piłkarz, który aktualnie nie ma piłki, nie przygląda się biernie, tylko wychodzi na pozycję po to, żeby można mu ją strącić właśnie na jeden kontakt. Pół godziny gry za nami w Kielcach. Dobra gra Polaków, akcje, które są odważne, akcje, które mogą się podobać. Niewiele błędów popełniają w tej komunikacji między sobą. Niewiele tych podań jest niedokładnych i na pewno to jest coś, co może nas cieszyć. Przydałaby się jeszcze bramka, dlatego aby atmosfera tutaj w Kielcach, która jest znakomita, była jeszcze o ten stopień lepsza. Eremenko. Heikkinen. Ale Polacy bardzo chcą, to widać. Johansson poza boisko. Zawsze swój mecz rozgrywa nasz selekcjoner obok tego, co pokazują nam na boisku piłkarze. Z całą pewnością równie dobrze jak my, choć jest usadowiony troszkę niżej, ma troszkę gorszą perspektywę, ale za to większe doświadczenie. Zdaje sobie sprawę z tego, że koncentrację musi linia defensywna utrzymać, ponieważ cały czas dwaj napastnicy fińscy, przede wszystkim Johansson, ale także Porokara, grają tak na granicy spalonego. Oto Litmanen, właśnie czekamy na jego podanie. Ale to wyczucie przestrzeni w tej sytuacji Litmanena zawiodło. Zrywa się doping dla polskiej reprezentacji. Tu w Kielcach jest 15 tysięcy ludzi. Szczerze mówiąc, kiedy wyobrażam sobie Stadion Narodowy, 55 tysięcy. I pierwszy mecz Euro 2012, to już teraz przechodzą mi ciarki po plecach. A co będą czuli piłkarze, którzy wyjdą w składzie na ten pierwszy mecz, historyczne wydarzenie, pierwszy mecz Mistrzostw Europy granych na naszych boiskach, no to trudno sobie dzisiaj nawet to wyobrazić. Oni doskonale, drodzy Państwo, są świadomi tego wielkiego celu. No ale najpierw, zanim emocje Euro 2012, zanim emocje meczów przygotowujących nas do turnieju, no to Mundial tylko i wyłącznie na antenie TVP od 11 czerwca. Uwaga, Polacy, Dudka, nie było zagrania ręką, ale Lewandowski wybrał bardzo źle. No też można trochę zrozumieć Roberta Lewandowskiego, on jest wciąż zawieszony, wciąż na pewno zawodnik, tak samo jak my, czeka na to, czy trafi do Dortmundu, tak jak to wydawało się już przesądzone, czy też jakieś rozbieżności wpłyną na to, że będzie musiał zostać w Poznaniu, względnie będzie obrany inny kierunek, choć to wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Sam piłkarz wyraźnie zadeklarował, że chciałby zrobić wszystko, aby jego nowym pracodawcą już od nowego sezonu była Borussia Dortmund. Heikkinen. Na pewno trudno mu będzie spokój w tej sytuacji zachować, póki jego sytuacja się nie wyjaśni definitywnie, ale, no ale to jest człowiek, przed którym jeszcze cała przyszłość, to jest bardzo młody facet. 21 lat. I z jednej strony, biorąc pod uwagę jego talent i dokonania, trudno się dziwić niecierpliwości, ale musi wziąć na wstrzymanie i przede wszystkim pokazać w każdym meczu dobrą formę. Żebłakow świetnie zatrzymał Hamalainena. Już nasz kapitan rozpoczyna kontratak. No tak się jeszcze Michał Żebłakow w tym meczu nie zachowywał. Zapędził się daleko od naszej linii obrony. No i brak teraz wyjścia Roberta Lewandowskiego do tego podania. Żebłakow musi wracać. Litmanen. I niebezpiecznie. Litmanen. Sparw. Eremenko. Na lewym skrzydle pędzi Neusander. Jest Litmanen. Polscy kibice odśpiewali naszym zawodnikom Mazurka Dąbrowskiego, a tymczasem Eremenko! Poprzeczka. Naprawdę niewiele zabrakło. No, Finowie atakują bardzo, bardzo rzadko. Właściwie drugi raz w tym meczu zrobiło się niebezpiecznie, ale jak już przechodzą do ataku, to trzeba wstrzymywać oddech. Za daleko jesteśmy od Finów w linii defensywnej. Pozwalamy im się odrywać. Nie wydaje mi się, delikatnie piłka musnęła, bo przeczekaj, to chyba będzie widać dobrze w tej powtórce. O tak. Jednak Maćku, nos bramkarza, tak. Byłem ostatnio u okulisty. Żebłakow. Nie wnosił zastrzeżeń. No i bardzo dobrze. Wojtkowiak.
Przemysław Tytoń więc po raz drugi w tym meczu bliski tego, aby doszło tutaj do jakiegoś małego nieszczęścia w postaci straconej bramki, ale bez winy naszego bramkarza. Na pewno nie możemy dopuszczać do strzałów z takiej odległości Eremenki. Dudka, ale nie opanował już piłki. Zaczynają więc rywale. 34. minuta spotkania na arenie Kielc. Mamy chwilkę czasu, piłka jest daleko od naszej bramki. Za daleko są wszyscy nasi defensorzy od przeciwników. Przeciwnicy dużo ruchu robią. Widzą Państwo, jak Polacy dzisiaj atakują na bramkę reprezentacji Finlandii. Nie brakuje pasji, nie brakuje na pewno chęci. Brakuje ostatniego podania. No i te drobiazgi w ustawieniu, które teraz wypominasz naszej drużynie, to są też takie małe elementy, które składają się gdzieś na końcu na tę dużą rzecz, jaką jest wynik meczu piłkarskiego na poziomie reprezentacyjnym. No i Sander Piszczek nie dał się oszukać. Co mądrość narodów sformułowała w zwrocie, diabeł tkwi w szczegółach. Nie inaczej. Heikkinen do Sparwa. Parvainen. Stuart Baxter przedłużył ostatnią umowę z Federacją Finlandii, chociaż tak jak Państwo słyszeli, 7 ledwie z 23 meczów wygrali Finowie, ale podoba się ofensywny styl reprezentacji dzisiejszego rywala po tym, co pokazywał Roy Hodgson, który przede wszystkim stawiał na żelazną defensywę. Jadłowiec faulujący Eremenkę. Nie podzielam opinii arbitra. A ja jednak tak. Z głodu. Nieproporcjonalna siła w walce o piłkę, staranowane Eremenko. No cóż, sędzia użył gwizdka. 36. minuta. I budujemy kolejną akcję. Zresztą Stuart Baxter to jest taki trener, który w swoim CV ma bardzo ciekawe osiągnięcie. Mianowicie w 1999 roku odnotował sukces, który powszechnie uznano za piłkarski cud. Był w fazie grupowej Ligi Mistrzów z zespołem AIK Sztokholma, więc coś selekcjonerów dziś obu reprezentacji na pewno łączy. Piszczek zatrzymany, Litmanen do Heikkinena. Heikkinen, pressing Błaszczykowskiego, nie było faulu. No ale Błaszczykowski, jak widzieliśmy, pozycji do tego, aby z bliska pokonać Fredriksona nie miał. Veli Lampi w kierunku Lewandowskiego. Heikkinen dokładnie, szczęśliwie. No i oto właśnie Markus Heikkinen. Jari Litmanen, a i czeka Eremenko. Teraz Piszczek musi do niego doskoczyć. Eremenko już w pole karne, że Włakow. Jeszcze raz Piszczek. Jodłowiec. Zagra jak za dawnych lat, to jest życzenie kibiców, ale chyba musielibyśmy się cofnąć do tych dawnych lat, najchętniej do lat 70., do początku lat 80., kiedy polska reprezentacja piłkarska była bardzo wysoko na świecie, kiedy bał nas się każdy. Dziś oczywiście jest zupełnie inna rzeczywistość, inna siła i polskiej piłki klubowej, i naszej reprezentacji, ale przecież nikt nie powiedział, że na Euro 2012 nie możemy być czarnym koniem turnieju. Wojtkowiak. Piszczek. Mamy nadzieję właśnie na to, że Franciszek Smuda taką reprezentację zbuduje. Lewandowski nie dochodzi do tej piłki zagranej od naszego prawego obrońcy. Kolejny raz Piszczek widzieliśmy w akcji ofensywnej. Matuszczyk nie odebrał piłki, Mierzejski ostro, ale kontynuują akcję rywale. Johansson na prawe skrzydło, piłka do Litmanena. Uwaga, pięciu Finów, czterech przed linią piłki. Litmanen w pole karne. Porokara, będzie groźnie. Porokara, Tytoń. No i zawahał się nasz bramkarz, ale Michał Żewłakow wyjaśnił sytuację. Mierzejewski. Żewłakow daje sygnał do ataku, kapitan biało-czerwonych. Lewandowski. Ale dość wątłymi siłami atakujemy teraz drużynę Stuarta Baxtera. Mierzejewski. Trochę nam zgasł w drugim kwadransie spotkania. A to już minuta 39. Litmanen, Matuszczyk. To jest starcie
nawet różnica nie jednego, a i dwóch pokoleń piłkarskich między 21-letnim reprezentantem Polski, który dzisiaj debiutuje, a najbardziej doświadczonym w historii fińskim piłkarzem, którego Państwo widzą znów na ekranie. Fredriksson. Po tym dobrym okresie biało-czerwonych, Maciek, mamy takie znów uspokojenie. Znów mecz toczony jest w przyzwoitym, ale niepowalającym tempie. No tak, na pewno troszeczkę nasi pomocnicy i napastnicy zmęczyli się tym 20-minutowym szturmem. Mam nadzieję, że to nie za duże słowo na bramkę Finów. A Finowie dwa razy wyszli ostatnio z piłką z własnej połowy i niestety po raz kolejny mieli szansę zbyt swobodnie rozgrywać ją pod, w okolicach polskiego pola karnego. Zdecydowanie za daleko są nasi obrońcy od rywala. Zwłaszcza w chwili, kiedy piłkarz fiński bez piłki robi ruch w stronę tego, który piłkę prowadzi. Rzewłakow. Dudka. Lewandowski, przepuszczenie do Jodłowca. No nie wszystko zagrało tak, jak byśmy chcieli. Przejął piłkę Matuszczyk, jest Błaszczykowski. Na prawym skrzydle Mierzejewski. Uwaga, Piszczek. Do Mierzejewskiego pokazuje się Piszczek, jest Błaszczykowski. Co wynik jest z tej akcji Polaków? No dośrodkowanie wprost na głowę Tima Sparwa. Jacek Kazimierski, Jacek Zieliński, Franciszek Smuda, więc trener bramkarzy, asystent i trener selekcjoner. Biało-czerwonych oczywiście. Matuszczyk. Czeka na piłkę. Dudka, Lewandowski, pole karne. No, przyzwyczaił nas do tego, że lepiej wykańcza tego typu sytuacje. Choćby w ostatnim meczu polskiej reprezentacji z Bułgarią, gdy strzelił pięknego gola. Oto właśnie Lewandowski, ale ograł tym przyjęciem piłki Veliego Lampiego. To, co było dalej, to już za nami. Na szczęście dla Roberta. Fredriksson. Jest Jodłowiec. Jeszcze raz Jodłowiec. Mierzejewski próbuje urwać się Jelenia, ale brakuje takiego szybkiego podania właśnie w stronę napastnika Auxerre. A przecież Jeleń jest tak szybki, że nie wykorzystujemy w ogóle takiej sytuacji. Jeżeli linia obrony Finlandii jest trochę wysunięta i Jeleń jest w linii ze stoperem, to trzeba mu zagrać piłkę na wolne pole za obrońców. Tak bo na pewno żaden z obrońców drużyny rywala Ireneusza Jelenia nie dogoni. Tutaj Jodłowiec faulujący Markusa Heikkinena. Rywale zaczynają z rzutu wolnego, a więc Jari Litmanen. Gramy na gwizdek, pokazuje Mariusz Avran z Rumunii. 42. minuta. Litmanen, dobrze, Tytoń. Bez zarzutu, ale ma dużo pretensji do siebie Tim Sparw. On wie, jak blisko był sukcesu. No, bardzo niewygodna dla bramkarza piłka. Do ostatniej chwili nie wiadomo, czy napastnik sięgnie do niej głową, czy ją odrobinę zmieni kierunek lotu piłki. Rzewłakow. Wojtkowie. Piszczek. Kilka dobrych, szczególnie między 15 a 30 minutą akcji reprezentacji Polski. Piszczek teraz przeprasza. Ma za co, bo w zamyśle to podanie powinno wyprzedzić Błaszczykowskiego i dać mu okazję do tego, aby ten był szybszy od rywala i abyśmy w końcu stworzyli akcję na miarę zdobycia bramki. Chociaż na jakość kilku ataków biało-czerwonych z pewnością narzekać dzisiaj nie możemy. Skuteczność to ostatnie podanie, to wykończenie, postawienie kropki na dni. To jest z pewnością problem, jaki ujawnił się w pierwszej połowie gry z Finlandią. Mierzejewski. Sparw. No, nie miał łatwo teraz Hamalainen. Ale Finowie w tych ostatnich minutach przed zmianą stron trzymają piłkę daleko od własnej strefy obronnej. Neusander. Porokara, jest groźnie. Johansson. Rzewłakow dzisiaj. Oj, i kłopoty chyba zdrowotne
No właśnie, Żwakow dzisiaj do tej pory niemal bezbłędny, 44 minuta, no i nasz kapitan, widzieliśmy, że zerwał się do biegu, no i to, co dalej się stało, widzieli Państwo doskonale. Pytanie, czy dotrwa do przerwy, czy też będzie prosił już o zmianę. Wiadomo, że nie warto ryzykować. Michał Żwakow jest zbyt ważnym piłkarzem dla naszej reprezentacji, aby w takiej sytuacji za wszelką cenę kazać mu grać. Tym bardziej, że walczy o nowego pracodawcę, prawda? Uwaga, Neusander, ale wcześniej wyjechał z piłką poza boisko. Gramy w dziesiątkę. Wydaje się, że no, sam zawodnik to wie, że nie jest to na tyle groźna kontuzja, że Michał Żwakow zejdzie z boiska w tej chwili. Zobaczmy, co się stało. No, prawdopodobnie naciągnął jakieś włókienka mięśnia dwugłowego uda przy tym starcie do sprintu. Od razu naszym doświadczonym obrońcą troskliwie zaopiekował się Nathan Johansson. Ale lepiej, że uczynili to lekarze i masażyści naszej reprezentacji. Zbliżamy się do końca pierwszej części meczu. Neusander. Och, teraz znakomicie piszczek, bo piłka zmierzała do Roniego Porokary. Ale większość czasu tej pierwszej części spotkania spędziliśmy na naszym prawym skrzydle. Gdyby może spróbować częściej zaatakować lewą stroną, mielibyśmy z tego więcej pożytku. Widać, że Piszczek to jest prawy obrońca, a dla Dariusza Dudki jest to taka pozycja z konieczności. Lewandowski dobrze w powietrzu, jest Mierzejewski, może akcja do szatni, Lewandowski, ach, Heikkinen zażegnuje niebezpieczeństwo. Żwakow przy linii bocznej, ale jeszcze na plac gry nie wrócił. Dostajemy informację, że szykuje się do wejścia Maciej Sadlok, a więc Michał Żwakow. Tak, on kieruje się w stronę ławki rezerwowych. On już z powodu kontuzji w tym meczu grać dalej nie będzie. Sądzę, że ta zmiana nastąpi już po zmianie stron. Prawdopodobnie tak. Polacy kończą pierwszą część meczu w dziesiątkę. Ostatnie sekundy przed kilkunastominutową przerwą. Sparw. Ale zanim Franciszek Smuda zabierze piłkarza na kwadrans, trzeba czekać jeszcze, czy Finowie nie zrobią nam jakieś niespodzianki w ostatniej akcji. Na spalonym, jak widzieliśmy, znów reprezentacja naszych dzisiejszych rywali. No i Mariusz Awran skończył pierwszą część meczu. Polska-Finlandia 0-0. Wracamy do Kielc. Polska-Finlandia 0-0. Oto statystyka pierwszej części spotkania, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Przewaga Polaków w strzałach. No bezdyskusyjnie widzą Państwo 8, ale tylko jeden celny. Finowie jeszcze celnego strzału na naszą bramkę nie mieli, bo oczywiście nie liczymy im tej interwencji Grzegorza Wojtkowiaka, gdy piłka trafiła w słupek w drugiej minucie meczu. Drodzy Państwo, jedna zmiana, ta, która była oczywista, czyli za Michała Żwakowa, który odniósł kontuzję, wszedł numer 4. Teraz właśnie interweniujący Maciej Sadlok, stoper drużyny Ruch Chorzów, po raz siódmy w reprezentacji i 20-latek zastępuje naszego 34-letniego rutyniarza, naszego najbardziej doświadczonego zawodnika. Z konieczności zobaczymy. Mamy nadzieję, że Michał będzie gotowy na mecze z Serbią 2 czerwca i Hiszpanią 8 czerwca. Oczywiście pokażemy te spotkanie również Państwu na antenie Telewizji Polskiej. A Finowie. Dla nas ciekawostka, bo młodzież na środku obrony. Tak i, jest. I Wojtkowiak, i Sadlok. Dla Wojtkowiaka to jest dodatkowo nowa pozycja. On nie wydaje się specjalnie być zachwycony tym miejscem na boisku. Uwaga, Litmanen, ale przerzucił wszystkich swoich kolegów, jak również Polaków, i teraz przepraszający gest lidera fińskiej ekipy. Mówił dyrektor sportowy PZPN, były selekcjoner Jerzy Engel w przerwie, że brakuje nam lidera. No i bardzo trafna uwaga, nie mamy zawodnika, który mógłby chociaż właśnie zagrać przeszybką piłkę Jeleniowi, czy też po prostu w trudnych momentach w tej grze ofensywnej zagrać nieszablonowo. Kilka razy Polacy tak próbowali zespołowo, no ale taki zawodnik, który wyraźnie byłby wystającym ponad poziom naszej reprezentacji, przydałby się dzisiaj Franciszkowi Smudzie. Nie ma się też co dziwić, że no mając trzech debiutantów w składzie, to nie jest drużyna, w której jest ogromna pewność każdego poczynania. Tak, o ile Polacy w pierwszej połowie całkiem nieźle
grali w piłkę, zwłaszcza w ofensywie, o tyle rzeczywiście było widać to, że nie ma takiego mentalnego przywódcy. Uwaga, Dudkach przejmuje piłkę Johansson. Jodłowiec jest na środku obrony, Sadlock jest pomocnikiem defensywnym, no i teraz trafia w Dudkę Johansson, ale to nie koniec tego ataku Finów. Eremenko po Rokara. Na szczęście Wojtkowiak wykonał swoją pracę znakomicie. Lewandowski. Zresztą Franciszek Smuda widać, że lubi eksperymentować, nie dość, że Wojtkowiak gra na środku, a nie z boku, nie dość, że Dudka gra z boku, a nie na środku pomocy, to jeszcze Sadlock jest pomocnikiem defensywnym, a Jodłowiec teraz na stoperze, chociaż w pomocy w pierwszej połowie radził sobie całkiem znośnie. Uwaga, Lewandowski do środka, jest Sadlock. Piszczek. Troszkę za długo, szkoda, że wcześniej nie udało się zagrać piłki na prawo. No i nie była to piłka do Mierzejskiego, tylko dopiero teraz zawodnik Polonii mają przy nodze. Jeleń czekał na błąd rywala, ale tego się nie doczekał. No i cóż, Franciszek Smuda lubi wybierać, lubi szukać. Jego prawo za 2 lata, czasu na eksperymenty już nie będzie. No, zagranie mocno od Jodłowca, dobrze, że nie w stronę światła bramki. Bo ciężkie doświadczenie mamy w tym zakresie, jeżeli chodzi o chociażby eliminację Mistrzostw Świata. Błaszczykowski. Zejście do środka. I na prawo. Matuszczyk. On doskonale zauważył, że ma trochę przestrzeni i czasu Piszczek, ale zagrywa wprost na nogę RMNC. Niestety Matuszczyk, podając tę piłkę na prawo do Piszczka, zatrzymał go. Piszczek był rozpędzony, miał jeszcze przed sobą wiele wolnej przestrzeni. Trzeba było zagrać piłkę przed niego, śmiało. Taką zmuszającą prawego obrońcę. Stuart Baxter, swój debiut miał z reprezentacją Polski 2 lutego 2008 roku w Pafos. Wówczas wygraliśmy 1-0 po bramce Adama Kokoszki. To jak na razie jedyny gol, jaki Finlandia straciła pod wodzą Stuarta Baxtera z biało-czerwonymi. Czekamy, czy Franciszek Smuda może w tym meczu odniesie pierwszy remis, właściwie trudno powiedzieć, że wywalczy, ale jego drużyna zanotuje, może tak, pierwszy remis w tych spotkaniach, kiedy to Franciszek Smuda prowadzi naszą reprezentację. Do tej pory 4 zwycięstwa i 2 porażki. Myślę, że ani drużyna, ani trener, ani my nie jesteśmy stęsknieni wcale za remisem. Czekamy jednak na zwycięstwo, zwłaszcza, że pierwsza połowa nastroiła nas w miarę optymistycznie. No chyba, żeby to był taki remis na przykład 3-3 po spektakularnej grze. Dużo wniosków, dużo ciekawostek. I dużo do myślenia w kontekście Euro 2012. To z Hiszpanią, Maćku, to z Hiszpanią. Nie pogardzilibyśmy, prawda? Tym bardziej, że to tuż przed startem finałów Mistrzostw Świata, a w tych 19 finałach Hiszpanie będą z pewnością drużyną, która jest wśród tych, które wymienia się w gronie walczących, taką mamy nadzieję, o złoto. Wszystko zobaczymy na antenie Telewizji Polskiej. Dudka. Prawa noga, Dudka. Wchodził tam Błaszczykowski, ale wielkich szans wygrania walki z Neusanderem niestety nie miał. Tylko z Rumunią zagraliśmy więcej meczów w naszej historii, bo 32, a ten jest 31 z Finami. 20 zwycięstw, ledwie 3 porażki. Dobra piłka od Dudki. I co warte, należy to podkreślić, pierwsza jego tego typu akcja w dzisiejszym meczu. To prawda, no i też zwróćmy uwagę, że Dariusz Dudka przełożył sobie piłkę na prawą nogę, aby to dośrodkowanie było pewniejsze. No przy dobrym rywalu trudno liczyć na to, że ma się tyle czasu, aby na tej lewej obronie przełożyć na prawą nogę i wtedy to dopiero dośrodkowywać. Heikkinen. Fredriksson. Ale to jest piłka zagrana do nas, tylko że podobną w tej chwili zagrał Piszczek. Walczą Polacy, Błaszczykowski, Neusander do Litmanena. Temu zabrać piłkę to jest dopiero niełatwe zadanie. Litmanen już do Neusandera. Finowie na pewno byliby zadowoleni z wyniku bezbramkowego. Przypomnijmy, oni w tym samym składzie 8 dni temu przegrali z Estonią 0-2. Jodłowiec. No ale my w rankingu FIFA jesteśmy na miejscu 58. Najniżej w historii byliśmy w 98 roku na lokacie 62. Dobrze byłoby opowiew optymizmu, chociażby jeśli chodzi o statystyki. Jodłowiec, a do tego potrzebujemy zwycięstw. Bardzo dobre zachowanie Sadlocka, Porokara już tej piłki nie opanował. Neusander, Błaszczykowski reklamuje, że rywal zagrał ręką. Neusander mocno do Litmanena i teraz atakuje nas połowa drużyny fińskiej. Litmanen w ostatniej chwili, Jodłowiec, Wojtkowiak też tam atakował ślizgiem, jeszcze Johansson. Pozwalamy Finom długo utrzymać się przy piłce. No i Tytoń skorzystał z tego nie najlepszego kopnięcia
No w ostatnich 60 sekundach 2-3 bardzo dobre interwencje Jodłowca. Skuteczne między innymi dlatego, że znakomicie się ustawiał w naszym polu karnym. Lewandowski już poza boisko. Na ławce rezerwowych w naszej drużynie bramkarz Fabiański, ale wiemy, że on wejdzie tylko gdyby przydarzyła się jakaś kontuzja Tytonia. A także Peszko, Rybus, Małecki, Nowak i Sobiech. A więc jeśli chodzi o grę ofensywną, ma kilka możliwości trener Franciszek Smuda. Jeśli chodzi o defensywę, musiał już wymienić Żowokowa na Sadloka. Dudka do Lewandowskiego. No teraz Lewandowski musi sprintem przemieścić się jak najbliżej pola karnego reprezentacji Finlandii. Lewandowski, Mierzejewski, Dudka. Długo rozgrywają piłkę Polacy. Co z tego wyniknie? Dudka! Brawo, zaskoczył Fredriksona. Choć nie był to strzał z gatunku tych najtrudniejszych w karierze tego zawodnika. No tak, oczywiście mowa o bramkarzu reprezentacji Finlandii. Ale już drugi raz Dudka włączył się do akcji ofensywnej polskiego zespołu. Czyli wyrobił 200% normy z pierwszej połowy. Otto Fredriksson. Szybko wznowił grę bramkarz Spartaka Nalcik, na co dzień grający w Rosji. Oto właśnie interwencja 28-letniego piłkarza z numerem 1 na bluzie reprezentacji prowadzonej przez Stuarta Baxtera. 54. minuta. Czekamy w Kielcach na to, czy w drugiej połowie Polacy wyjdą na prowadzenie. Matuszczyk. Jodłowiec. Błaszczykowski. Zaczynamy od autu. A jeśli mowa o bramkach zdobywanych przeciwko reprezentacji Finlandii, to w lutym 1999 roku Wojciech Kowalczyk zdobył 1000 gola w historii polskiej reprezentacji. Zresztą łącznie w tych 30 meczach do tej pory strzeliliśmy Finom, uwaga, 72 gole, tracąc 28, więc tracimy średnio mniej niż jednego, a strzelamy więcej niż dwa. No i dobrze byłoby przekonać się o tym, że statystyki nie kłamią, choć przysłowie mówi coś trochę innego w tej drugiej części meczu. 55 już minuta, a Matuszczyk zagrywa jednak wprost w RMN-kę. Litmanen. Matuszczyk jeszcze walczy, wychodzi z piłką w Veli Lampi. Niedokładne zagranie, korzysta z tego Wojtkowiak. Wielu Polaków przed linią piłki, ale mistrz Polski Grzegorz Wojtkowiak zagrywa w stronę rywala. Johansson. Johansson. Polacy muszą uważać. Dobry powrót Piszczka, z tym, że piłka jest już poza boiskiem i to wybita w taki sposób, że zaczynamy z narożnika boiska. Dobrze, że i Finowie mają ten sam problem, co nasi piłkarze, bo teraz, gdyby troszeczkę spokojniej rozegrali tę akcję, dopieścili ostatnie podanie, mogliśmy być w sporych opałach. Rzecz jasna, jeśli podanie ze stojącej piłki, to jest tam Jari Litmanen. Mocne dośrodkowanie Heikkinen. Jest jeszcze Eremenko. Przeszkadzać mu będzie Błaszczykowski. No i Sander. Och, dobre zagranie. Uwaga, Tytoń! A ten strzał był bardzo, bardzo słaby, więc nawet gdyby nie interweniował z taką energią, Tytoń to z pewnością piłkę by złapał. Oto raz jeszcze piłka uderzona głową, a my tymczasem jesteśmy już w pobliżu pola karnego Finów. Jeleń i Veli Lampi. Jeleń! Bez zarzutu Fredriksson, no ale nareszcie Ireneusz Jeleń strzelający na bramkę przeciwnika. Tak, teraz błąd i właśnie Jeleń przy piłce. Co wyniknie z tego ataku polskiej reprezentacji? Mierzejewski czeka na partnerów. Mierzejewski rzuca wyzwanie dwóm rywalom. Wysoko zawieszona piłka, ale też leciała na takim pułapie, że Lewandowski nie miał szansy zamienić tego podania na strzał na bramkę Fredrikssona. Sadlock. Mierzejewski. Zagra do Dudki. Czy spróbuje sam? No nie było to najlepsze wyjście, bo łatwo ograł go Kasper Hamalainen. Lampi. Ależ przyjął teraz piłkę Johansson. Matuszczyk ograł Litmanena. Wrócił sędzia do rzekomego faulu na Johanssonie. Na Johanssonie. Moim zdaniem faulu nie było absolutnie. Też odniosłem takie wrażenie, no ale to... Zanim miał kontakt z piłką Johansson, to już pod nim ugięły się nogi bez kontaktu z polskim obrońcą. Ale też Johansson właśnie
czekał na tego typu reakcję arbitra. No i teraz lewą stroną prowadzą akcję Finowie. Eremenko. Możemy mu podziękować, bo zagranie wprost do naszego obrońcy. Błaszczykowski, znakomicie Jeleń. Jest Mierzejewski, świetna piłka, Błaszczykowski, prawe skrzydło. Brawa dla Mierzejewskiego za takie podanie, ale czy będziemy w stanie to wykorzystać? Błaszczykowski, pole karne, prawa noga, Błaszczykowski i nie ma reakcji sędziego, nie ma rzutu karnego. No, ramieniem był atakowany na pewno. Ciekawy jestem, czy łokciem, czy pewno... został uchwycony dłonią. Na pewno widziałem ruch całego ramienia, całej na ręki. Na pewno to pokażemy, państwu powtórkę. Błaszczykowski i Heikkinen. No tak pół na pół, powiedziałbym. My to oglądamy niestety z tej samej perspektywy, z jakiej państwo to widzieli w tej chwili. Zobaczmy. No wydaje mi się, że Kuba chciał wykorzystać takie zachowanie obrońcy. No i sędzia miał prawo absolutnie nie podyktować rzutu karnego. Sadlock. Trzeba próbować w następnej akcji. Atak ostry, ale raczej na granicy przepisów. Sadlock, blisko niego Matuszczyk. Pokazał się Jeleń. Będzie zmiana, drodzy państwo. Debiutant Adam Matuszczyk zejdzie z placu gry, a w jego miejsce zobaczymy Sławomira Peszkę. A więc będzie się na pewno więcej działo w ofensywie. Taką zmianę anonsują nam teraz koledzy pracujący blisko ławki rezerwowej polskiej reprezentacji. Uwaga, ale chorągiewka została w dole sędziego asystenta. Nie przerwał więc gry Mariusz Awran i Jodłowiec. Z jaką łatwością ogrywa Roniego Porokarę. Po raz kolejny naprawdę znakomicie interweniuje Tomasz Jodłowiec. No na pewno małym odkryciem tego meczu jest Tomasz Jodłowiec. Wielu wątpiło w jego przydatność na tym poziomie w reprezentacji, że to może jeszcze trochę za wcześnie. Widzimy, że Peszko jest już gotowy do wejścia na boisko, a przynajmniej w tym spotkaniu na razie Tomasz Jodłowiec poczyna sobie znakomicie. W starciach jeden na jeden z przeciwnikiem, który ma piłkę, bo nie unika walki fizycznej, ale... Przed momentem wygrał kolejny taki pojedynek. Ale gra bardzo skutecznie, mimo wszystko fair. Eremenko na lewo, no i Sander mocno. No i prawie godzina gry za nami. Ani Polacy, ani Finowie nie trafili do siatki. Troszkę nam się zrobiło niestety chaotyczne to widowisko, Maćku. Po zejściu Michała Żewłakowa widać, jaki wpływ ma nasz kapitan na drużynę. Odważna, śmiała teza. No ja tak sądzę, że jeżeli chodzi szczególnie o grę właśnie defensywną, to obecność Żewłakowa na boisku dodaje bardzo dużo pewności. A przed chwilą chwaliliśmy Jodłowca na tej samej pozycji. Ale to jedno drugiego nie wyklucza. Mówimy o tym, jak piłkarze reagują, jak się czują, gdy Żewłakow jest na boisku. Widać, że Sadlock w linii pomocy, no to też na pewno nie jest piłkarz, który już w tym momencie może się czuć pewniakiem na tej pozycji. Błaszczykowski. Zobaczymy, co da zmiana Peszki. No musi widzieć też Franciszek Smuda to, że trochę rozregulowała nam się ta gra. Dudka. Lewandowski, 18 metr. Lewandowski. Jeszcze Lewandowski, przebija się. Jeleń. Tak jest. Słusznie, kibice protestują, ponieważ z dużym opóźnieniem sędzia liniowy pokazał. Ale on czekał, czyli Jeleń będzie miał szansę dojść do piłki. Adam Matuszczyk schodzi z boiska po pierwszych 60 minutach w biało-czerwonych barwach. Myślę, że na pewno zapisze ten występ na plus sam sobie i trener Smuda będzie bardzo go chwalił. Bo wykazał się dosyć dużą skutecznością, świetnie łatał dziury, co podkreślał trener Engel w przerwie w rozmowie z Rafałem Patyrą. Natomiast ponieważ w tej chwili świeże siły w postaci Sadlocka mniej więcej na tej samej pozycji się pojawiły, to myślę, że trener Smuda jest spokojny o to łatanie dziury, o to zadanie, które do tej pory wypełniał Matuszczyk i chce wprowadzić Sławka Peszkę, który no słynie z tego, że nakręca ofensywną grę swoich drużyn. Tytoń łapie piłkę po tym, jak zgrywał mu ją Łukasz Piszczek. No i zobaczymy. Mniej niż pół godziny, albo około, bo trzeba jeszcze mieć czas dodany w pamięci. Oto strzał ostatni reprezentantów Finlandii. Tu z kolei próba Ireneusza Jelenia. No i ten na pewno nie rzut karny, ale ostre starcie z Heikkinenem Kuby Błaszczykowskiego. Chociaż zainteresowany jest zatrzymaniem naszego zawodnika Kuba Błaszczykowski, a nie odbiorem piłki. Niemniej jednak no, sędzia miał prawo podjąć taką decyzję. Lewandowski. Lewandowski mija Neusandera. Utrzymuje się z piłką w grze Lewandowski,
No i przedarł się teraz Lewandowski. Jesteśmy polu karnym. Lewandowski! Do tyłu. No nie wiem, trochę chyba emocje teraz poniosły Roberta. Do Irka Jelenia do tyłu powinien wykładać tę piłkę chyba. Mam takie wrażenie, jakby za wszelką cenę Robert Lewandowski dzisiaj chciał znaleźć się na liście strzelców. Może pokazać włodarzom Dortmundu, że warto zapłacić każde pieniądze za mnie, bylebym ale tylko... Ale czy strzelał? Przyszedł. No może no, tak. Wygląda na to, że strzelał, a piłka trafiła w Heikkinena. Zaczynamy z rzutu rożnego. Mierzejewski, dobre dośrodkowanie, jest tam Piszczek, Błaszczykowski! Ach, dlaczego tak daleko obok bramki? No, szkoda, Łukasz Piszczek miał piłkę niemal na głowie. Bardzo ładna centra. No i blisko, ale skuteczniejszy był Tim Sparf. No i dalej widzieliśmy wykończenie tej akcji przez Kubę Błaszczykowskiego. Zrobił wszystko jak trzeba, tyle że nie trafił czysto w piłkę. Troszeczkę za bardzo się napiął, troszeczkę za dużo siły chciał włożyć w ten strzał. Nieczysto trafił w piłkę. Sparf. Sławomir Peszko w strefie środkowej. A więc też nie tak jak gra w swojej klubowej drużynie. Błaszczykowski. Ach, no teraz musi być faul. No i to niebezpieczne zagranie. Bardzo niebezpieczne. Ja może zaowocować bardzo ciężkim stłuczeniem mięśnia. Ja bym na miejscu sędziego pokazał pierwszą indywidualną karę tego spotkania. Bo tutaj zainteresowany tylko i wyłącznie skopaniem naszego zawodnika był chyba Njula Neusander. Tak, obaj boczni obrońcy i Neusander z trójką i Lampi z dwójką nie przebierają w środkach od początku meczu i Kuba Błaszczykowski i Lewandowski mają z nimi spore problemy dzisiaj. Mikael Forsell wejdzie na boisko, a więc napastnik. Stawiam, że albo Litmanen, który może nie wytrzymywać już fizycznie spotkań, albo Johansson i to będzie zmiana napastnika za napastnika w wykonaniu trenera Stuarta Baxtera, ale zobaczymy. Jeleń! No nie, inny z napastników, Roni Porokara będzie tym, który opuści za moment boisko, a tymczasem Peszko w pole karne, Lewandowski! Jest Błaszczykowski! Słupek, tylko słupek i jeszcze Peszko! Jeszcze jesteśmy polu karnym, Sławomir Peszko i Neusander! Peszko i rzut rożny, tylko rzut rożny, ale Polacy w ostatnich dwóch, trzech minutach bardzo mocno nacisnęli na rywala, no i to o mało co nie zaowocowało bramką. Za dużo siły Kuba chyba troszeczkę, za dużo siły włożył w ten strzał, ale naprawdę, naprawdę dobra akcja. No i tutaj interwencja Heikkinena, Adrian Mierzejewski w narożniku boiska, Polacy blisko prowadzenia w towarzyskim meczu z Finlandią. Zobaczymy poprzednie dośrodkowanie, było bardzo dobre i jakim, no nie wiem, cudem, ale to z punktu widzenia rywala. Teraz Polska wciąż remisuje z Finlandią, poczekajmy na powtórkę. Świetne dogranie, Wojtkowiak, no i Jeleń. Uciekała już mu piłka za boisko. Tak, Jeleń dosłownie o centymetry od słupka. Znów pech Polaków. A Wojtkowiak już chciał cieszyć się z zdobytej bramki. Ale bo... warto podkreślić, że była to kolejna celna centra polskiego zespołu. Bardzo dobre dośrodkowanie Mierzejewskiego. Roni Porokara, w jego miejsce Mikael Forsell, drodzy Państwo, a więc zawodnik 29-letni, obecnie piłkarz Hanoweru. Zadebiutował w reprezentacji w czerwcu 1999 roku. Na razie 17 goli, 55 meczów Forsella, numer 9. To jest pierwsza zmiana trenera Stuarta Baxtera. Litmanen do Eremenki. Na spalonym pierwszy rezerwowy w drużynie naszego dzisiejszego przeciwnika. Tak jak w pierwszej połowie mieliśmy kwadrans, gdy wyraźnie zdominowaliśmy przeciwnika. Tak, teraz no, dwie świetne akcje. Polacy o włos od pokonania Otto Fredrikssona i zdobycia prowadzenia w meczu z Finlandią. No i co mnie szczególnie cieszy, to urozmaicili Polacy ofensywną grę, włączając do tej gry także lewe skrzydło wreszcie. Jeleń gra z Mierzejewskim. Wybita piłka przez Kale Parvainena. Ale wyraźne kłopoty ma teraz drużyna Stuarta Baxtera z tym, aby zagościć w naszej strefie obronnej. Dominujemy na boisku. Po tych kłopotach w pierwszych minutach
odzyskaliśmy rytm gry, mamy dobry pomysł na to, no a po tych rzutach rożnych Mierzejewskiego, popłoch pod bramką Fredriksona. Ja myślę, że po polskich piłkarzach cały czas widać po prostu wiarę w to, że stać ich na odniesienie zwycięstwa w tym meczu i odrobinę złości, że jeszcze do tej pory nie osiągnęli prowadzenia. To taka emocjonalnie dobra mieszanka, która ich póki co motywuje znakomicie. Jeleń świetnie uwolnił się od Lampiego. Mierzejewski indywidualnie, Mierzejewski. Ach, świetnie! Jeleń, pole karne! I Fredriksson utrzymuje piłkę w dłoniach. Jeszcze atakowany przez Lewandowskiego, no i teraz gest przepraszający naszego napastnika wobec bramkarza reprezentacji Finlandii. Ależ podanie teraz, na takie piłki czekaliśmy. Podanie. No właśnie tak powinien zagrywać Adrian Mierzejewski. To jest piłkarz, który gra po raz pierwszy w naszej drużynie narodowej. Podkreślmy to raz jeszcze. Ależ to było znakomite zagranie. No i Jeleń przy asyście Kaliego Parvainena bardzo blisko pokonania Otto Fredrikssona. Nie dość, że technicznie znakomite podanie Adriana Mierzejewskiego, to jeszcze wreszcie ktoś umiał wykorzystać podstawowy atut Irka Jelenia, jakim jest jego szybkość. Wreszcie zagrano mu piłkę przed nos. Na pewno nie do trzech razy sztuka w tej drugiej połowie, bo już trzy okazje bramkowe mieli biało-czerwone. Jodłowiec, Peszko. On też zastanawia się, co zrobić. Czy zostać w Lechu Poznań, czy też przejść do Bundesligi. Ma bardzo niską klauzulę odstępnego w kontrakcie. 500 tysięcy euro dla zawodnika tej klasy, 25-letniego, to jest naprawdę promocja. Choć trzeba pamiętać, że tę markę Polacy muszą zdobywać dopiero, jeżeli chodzi przynajmniej o zawodników z pola w zachodnich ligach. Niewielu mamy takich, którymi naprawdę możemy się chwalić. No i teraz to, co zawsze cechowało drużynę Franciszka Smudy, czyli agresywna, ambitna walka pressingiem o odbiór piłki zaowocowało. Finowie wyjechali na aut. Będzie kolejna zmiana trenera Stuarta Baxtera. On widzi, że Polacy mają bardzo wyraźną przewagę i będzie starał się to zneutralizować. Ostro teraz Peszko, ale nie było faulu. Sparw. No i Tytoń nie ma prawa mieć kłopotów z tak zagrywaną piłką. Ale dobrze, że był na 18 metrze, dobrze, że asekurował, pokazał przeciwnikom, nie macie po co się ścigać, ja tu będę pierwszy przy tej piłce. Błaszczykowski. Szykuje nam się zmiana Jerego Litmanena. Wreszcie kartka. No tak, długo czekał arbiter, a gdyby szybciej pokazał tę indywidualną karę, ukarany Njula Neusander, piłkarz Alkmaar, i to jest pierwsza indywidualna kara tego meczu, no to może nie byłby tak poniewierany przez Neusandera w ostatnich akcjach Błaszczykowski, bo robi wszystko ten oto piłkarz, aby zatrzymać naszego prawoskrzydłowego. Tak, a Kuba osiągnął nad nim, widać już fizyczną przewagę, po prostu lepiej kondycyjnie jest przygotowany do tego meczu. Sprawdzona wytrzymałość koszulek naszej reprezentacji, test zaliczony. 20 minut czasu podstawowego do końca meczu Polska-Finlandia w Kielce. Możemy zatem rzec, iż są doskonałe owe koszulki, bo nie dość, że wytrzymałe, to jeszcze we właściwym kolorze. Tak, nareszcie nie ma tego paskudnego granatu. Paulus Rojcha, drodzy Państwo, wejdzie na boisko, zmieniając Litmanena. To jest także napastnik, a więc na pewno nie gra na 0-0 trener Stuart Baxter, a Litmanen w swoich ostatnich akcjach tego spotkania jeszcze próbuje poderwać swoich kolegów. Lampi do RMN-ki. Ale asekuracyjnie grają Finowie. Często wybierają podanie do tyłu. Tak, a gdy grają do przodu, to często grają takim lobikiem. Długo lecącą piłkę. Lampi, uwaga, Sparw. Bez wyraźnego adresata. Będzie groźnie. Lampi spóźnił był na spalonym, dlatego się zatrzymał. Tak. Spóźnił się sędzia arbiter, sędzia liniowy, przepraszam, asystent. No i mamy zmianę. Jari Litmanen, drodzy Państwo, niewiele razy już pewnie zobaczymy go w meczu z Polską, to mało prawdopodobne. 39 lat, piękna, wspaniała kariera. No i mimo tego, że sił już nie starcza mu na cały mecz, to kilka zagrań pokazało, że był to niegdyś piłkarz, o którego biły się największe europejskie kluby. A i dzisiaj widać, że koledzy darzą go olbrzymim szacunkiem i czują się znacznie pewniej, gdy mogą do niego piłkę podać. W jego miejsce Paulus Rojcha, numer 19, piłkarz szwedzkiego Atvidaberksu. 18 raz w kadrze, do tej pory 4 gole. Troszkę za małą gierkę teraz chciał uskutecznić
Adrian Mierzejewski ze Sławkiem Peszko. Taka klapeczka na zbyt małej przestrzeni niestety przyniosła stratę piłki. Parvainen, uwaga Forsell. Rojcha do piłki nie dojdzie, Wojtkowiak zagrywa do Tytonia. Adrian Mierzejewski, którego tyle razy chwaliliśmy. Będzie okazja powiedzieć coś więcej, bo będzie schodził z boiska. Zastąpi go zaraz Maciej Rybus. Jedno z kolejne znakomite zagranie. Uwaga, właśnie Mierzejewski do Jelenia. Jeleń, Peszko, Peszko czy sam? Peszko! Ach! Wydawało się, że to jest stracona sytuacja, że jest zastawiony tym murem fińskich zawodników, a jednak Peszko o mało co nie trafił do siatki przepięknym strzałem w 73 minucie. Znakomicie usiłował wykorzystać właśnie ten mur, bo zawodnicy, którzy jemu zasłaniali bramkę, zasłaniali również piłkę własnemu bramkarzowi. Naprawdę zabrakło niewiele. Adrian Mierzejewski, to już jest chyba jego ostatnie dośrodkowanie w dzisiejszym spotkaniu, potrafi zagrywać świetne piłki, to już nam pokazał. Mierzejewski w swoim stylu, można tak powiedzieć, ale teraz akurat efekt był najgorszy. Dudka, jest jeszcze Wojtkowiak! Otto Fredriksson, na pewno możemy być zadowoleni z liczby strzałów, z jakości tych strzałów, z jakości wielu ataków, jakie Polacy przeprowadzają po przerwie. Odliczmy ten czas do 55-56 minuty. Biorąc pod uwagę to, że teraz chyba akcję wykonali dwaj środkowi obrońcy i odłowiec z Wojtkowiakiem, możemy przyznać, że mamy niezwykle wszechstronną drużynę. Drużynę złożoną z niezwykle wszechstronnych zawodników. O. I drużynę, w której za moment dojdzie do drugiej zmiany. Piszczek. Za rok Franciszek Smuda chce wybrać 30, w której już praktycznie nie będzie miejsca dla nowych nazwisk, chyba że pojawi nam się jakaś nowa gwiazda, że ktoś szturmem znajdzie miejsce w drużynie, która będzie już przygotowywana ściśle z myślą o Euro 2012. Johansson, Piszczek i zacznie Eremenko. Oto właśnie Maciej Rybus, ten, który dał Franciszkowi Smudzie możliwość radowania się z pierwszego zwycięstwa jego jako selekcjonera z Kanadą w Bydgoszczy. Jodłowiec. Jeszcze będziemy mieli co najmniej przez chwilę reprezentację Finlandii w naszej strefie obronnej. Stuart Baxter teraz nie wytrzymał. Blisko z granicy swojej strefy technicznej. Próbuje dokrzyczeć coś swoim piłkarzom. Adrian Mierzejewski. Debiut. Na pewno wyróżnienie, na pewno zawodnik, który może dzisiaj z radością wracać do myśli o tym, że przez 75 minut zagrał pierwszy mecz dla reprezentacji Polski. No i jeśli tak wygląda debiut, to dalej chyba może być tylko lepiej. 23-letni piłkarz Polonii schodzi z gry. Absolutnie z boiska. Bardzo udany występ Adriana i bardzo cieszy to, że sprawdził się w otoczeniu piłkarzy o klasę lepszych niż ci, z którymi występował wiosną na boiskach ekstraklasy. Przejmujemy piłkę. Rybus w swojej pierwszej akcji. On akurat z tego, co działo się w jego klubie, w Legii, zadowolony nijak być nie może. Legia nawet w pucharach nie zagra. Zresztą ma za sobą koszmarną wiosnę. No ale to jest reprezentacja. Czas już zapomnieć o tym, co było w minionym sezonie. Eremenko faulowany przez Sadloka. Uwaga, Forsell, pole karne. Na szczęście to zagranie do Forsella za mocne. No ale też kontrolował w strefie pola karnego wydarzenia Przemek Tytoń. Jest 0-0, ale śmiało można powiedzieć, że Polacy co najmniej na bramkę w tym spotkaniu zasłużyli. Tylko że za zasługi bramek się w piłce jednak nie zdobywa. Piszczek. Czekamy na skuteczną więc akcję. Błaszczykowski. Peszko. Neusander blisko Błaszczykowskiego. Piszczek. Dobrze prowadzą piłkę Polacy, nie dajmy sobie jej odebrać. Uwaga, pole karne, Rybus. I od bramki Otto Fredriksson. To chyba był niepotrzebny ruch Maćka Rybusa w stronę piłki, bo wciągnął za sobą obrońcę, a krótszą drogę do piłki chyba w lepszym kierunku nabiegał Sławek Peszko. Adrian Mierzejewski, debiutant numer 1. Adam Matuszczyk, debiutant numer 2. No i ten trzeci, Przemysław Tytoń, który będzie stał w bramce do ostatniej minuty. Taki jest plan Franciszka Smudy. Oto właśnie trzej nowi piłkarze, jakich dzisiaj pokazał nam trener Franciszek Smuda.
Tytoń. Siedemdziesiąta siódma minuta. Dudka. To na pewno nie jest mecz, w którym pełne 90 minut powoduje, że możemy być zadowoleni z gry polskiej reprezentacji. Zdarzały się momenty wyraźnie gorsze, zdarzały się chwile, kiedy ta maszyna była rozregulowana, bądź też, jak to uwielbia mówić nasz selekcjoner, muzyka nie grała, ale trzeba przyznać, że Polacy w tej drugiej połowie dają nam czasami sporo frajdy z tego, w jaki sposób grają. Tylko, że brakuje nam udokumentowania tego. Lampi. O, teraz zupełnie nie zrozumiał się z Paulusem Neuchą. No na pewno nam brakuje tego gola strzelonego przez drużynę polską i jeśli by ten mecz zakończył się bezbramkowo, bylibyśmy jednak mimo wszystko troszeczkę zawiedzeni, rozczarowani. No właśnie dlatego, że Polacy z całą pewnością zasłużyli na strzelenie bramki. Miejmy nadzieję, że siły ich nie opuszczą i chęci także do ostatniego gwizdka. Lewandowski, świetna piłka do Błaszczykowskiego. Jest tam Neusander Błaszczykowski, ależ to wysokie podanie, no i szkoda, że łatwą pracę miał w tej sytuacji Otto Fredriksson. Niemniej jednak jest okazja, aby bliżej poznać się z tym zawodnikiem, no i świadczy to też o tym meczu, że mówimy najczęściej o Fredrikssonie, a nie o Litmanenie, czy też Johanssonie. Uwaga! Dobrze, że w ostatniej chwili Wojtkowiak zablokował nam Forsella, bo zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Jelen. No był tam pewien błąd w ustawieniu w początkowej fazie akcji ofensywnej Finów, ale dobrze, że zadziałała niejako z automatu asekuracja w linii defensywnej polskiego zespołu. Jeleń. Jest Rybus. Lewe skrzydło to jest jego naturalna pozycja, chociaż Smuda też dawał mu grać w serwie środkowej. Zresztą mówi nasz selekcjoner, że właśnie on tej wszechstronności, którą kilku zawodników nam dzisiaj na pewno pokazało, wręcz wymaga. Mam wrażenie, że trochę Irek Jeleń opadł z sił. Nie wiem, czy jeszcze zobaczymy jakąś zmianę. Jeszcze mamy Sobiecha, tak, absolutnie, prawda? Możemy Sobiecha wprowadzić, Dawida Nowaka. A Franciszek Smuda z pewnością widzi, co się dzieje, no i ewentualnie będzie reagował. Chyba że uznaje, że Jeleń, nawet mocno zmęczony, stanowi wartość, której nie da się zastąpić w naszej reprezentacji, a tego też wykluczyć nie można. Około 10 minut do końca tego spotkania. Nie wiem, ile doliczy sędzia z Rumunii. Błaszczykowski do Sadloka. Na szczęście póki co obywa się bez ciężkich urazów, kontuzji, interwencji lekarzy. No poza Michałem Rzepokowym oczywiście, który ma kontuzję mięśnia dwugłowego i to już wiemy. Eremenko. Zresztą te kontuzje to też pech Ludwika Obraniaka, Marcina Kowalczyka, Rafała Murawskiego, a więc pod tym względem komfortu na tym zgrupowaniu Franciszek Smuda nie ma. Nie możemy wykluczyć, czy kogoś nie dowoła przed wyjazdem na mecze z Serbią i Hiszpanią nasz selekcjoner. Tutaj Lewandowski faulujący Kale Parvainena. Szykuje nam się do zejścia z boiska Kasper Hamalainen. A Joel Peruvuo zaliczy już za moment swój drugi mecz w reprezentacji Finlandii. Gra tak jak Hamalainen, którego zmienia w zespole Djurgården. Ma 24 lata, więc o rok starszy jest od tego piłkarza, którego zmienia Joel Peruvuo. Osiemdziesiąta pierwsza minuta. Będziemy mieli jeszcze jedną zmianę. Wille Jalasto, ale to za moment Jeleń! Ach! Znów blisko celu. No ale znów kończy się na strachu naszego dzisiejszego rywala. No i jeszcze raz widzimy tę akcję Ireneusza Jelenia, złamana do środka. Strzał zza pola karnego, tuż nad poprzeczką. Wille Jalasto, tymczasem na boisku obrońca Ale Sundewka,
z Norwegii oczywiście i ten reprezentant Finlandii, drodzy Państwo, zalicza podobnie jak trzech naszych piłkarzy dziś debiut w narodowej drużynie Finlandii. Uwaga, tytoń! Świetny pomysł i nieszablonowe rozwiązanie Jonathana Johanssona. No, musiał znacznie wcześniej widzieć, że Przemek Tytoń jest wysunięty od bramki dobre 6-7 metrów. Dawid Nowak ma wejść na boisko, ale nie za Irnusza Jelenia, a za Roberta Lewandowskiego. Dudka. Świetna piłka do Błaszczykowskiego. Szkoda, że Najsander przeszkodził. Johansson za boisko i wznawiamy grę dzięki Piszczkowi. Teraz ograny Błaszczykowski przez Sparwa. Będzie groźny kontratak. 4-4. Teraz jeszcze wraca pomóc Rybus. Sparw na lewym skrzydle w środku. Eremenko. Ależ mocne to zagranie. I ogromne szczęście polskiej reprezentacji. Drugi raz w tym meczu o centymetry od bramki samobójczej. Tym razem Maciej Rybus w 83 minucie. Mocna piłka od Forsella. Paulus Rojcha opanowuje ją. Zagrywa w pole bramkowe. No a tutaj ogromne szczęście polskiej reprezentacji. I Macieja Rybusa zarazem. Eremenko. Nie Robert Lewandowski, a Jakub Błaszczykowski za moment zejdzie z boiska i zastąpi go Dawid Nowak. Decyzję zmienił Franciszek Smuda, co jest istotne. Przed momentem szykowany był do zejścia Robert Lewandowski. Wojtkowiak do Sadloka. Być może ta przegrana piłka przez Błaszczykowskiego miała na to może wpływ. Dostał może dostał jakiś sygnał albo po prostu zauważył, że Kuba jest, że Kuba jest zmęczony. No i zobaczmy. Ach, teraz ograny Piszczek i Finowie wychodzą z kontratakiem. Eremenko. Mieliśmy tu walczyć o zwycięstwo, a kto wie, czy Finowie nam bramki nie strzelą. Paulus Rojcha. Rojcha wraca, Dudka. Rojcha, lewa noga. Zablokowany. No i Rybus do Jelenia. Nowak już czeka na swoją zmianę przy linii bocznej. Ireneusz Jeleń niesiony tym dopingiem. Jeleń już w polu karnym rywala. Ireneusz Jeleń, lewa noga. Zaczynamy z autu. Teraz będzie chwila na zmianę. Jakub Błaszczykowski, ten, który herował w pierwszej połowie, ten, który do końca walczył tak ambitnie, jak tylko było go na to stać. A mam wrażenie, że Ireneusz Jeleń trochę rozczarowany tym, że to nie on schodzi z boiska, że jemu także ten mecz mocno dał się we znaki. W każdym razie Kuba Błaszczykowski, podziękowanie, jest za co. Walczył znakomicie. Jak zwykle pracowity, niesamowicie i oddany drużynie. A pamiętajmy, że trochę ma rachunków do wyrównania Kuba Błaszczykowski. Gdy zaczynał przygodę reprezentacyjną z Finlandią, mecz w Bydgoszczy, który przegraliśmy, wyraźnie mu nie wyszedł. Teraz to jest inny Błaszczykowski. Jego pozycja w drużynie jest niepodważalna i korzystamy z ogromnego talentu tego zawodnika. I z pracowitości. Lewandowski. I z charakteru. Tak jest. Peszko. Oby więcej takich przykładów jak Kuba Błaszczykowski. Zaczynają Finowie, bo faulował Sławomir Peszko. Kończy nam się ten czas na zdobycie bramki, na ogranie reprezentacji Stewarta Baxtera. Faulowany Johansson. No i może będzie to pierwszy remis Franciszka Smudy w roli selekcjonera. Zobaczymy. Trochę szkoda by było. No jeszcze jest kilka minut, także po takim meczu na pewno Polacy będą mieli jeszcze okazję do tego, by pokonać Fredriksona, jeżeli tylko będą grali tak dobrze, jak długimi minutami po zmianie strony. Sadlok, ale świetnie się teraz uwolnił od rywali. Rybus, czterech kolegów do grania przed linią piłki. Jeleń, lewa strona, Jeleń znów w polu karnym. Jeleń, Ireneusz Jeleń! Jest zmęczony, to widać. Ale po co tyle siły wkładać w taki strzał, kiedy to trzeba precyzyjnie skierować piłkę, chociaż metr od słupka, już nie mówię w boczną siatkę. Ale trafić w bramkę trzeba. Tym bardziej, jeżeli wykonało się tak dużo pracy, aby zwieść rywala, aby przebiec te kilkanaście metrów, ale Jeleń doskonale wie, że w tej sytuacji nie zachował się najlepiej. I Franciszek Smuda też na pewno rozczarowany, no i poirytowany tym, że Polacy mimo tylu okazji na razie Otto Fredriksona nie pokonali.
Artur Sobiech wejdzie na boisko za Ireneusza Jelenia, drodzy Państwo, a więc debiut numer 4. To będzie mecz debiutów. Jeśli chodzi o naszą reprezentację grającą w składzie złożonym nie tylko z zawodników ligowych, to 4 debiuty w jednym spotkaniu to jest naprawdę dużo. No i widać, że Franciszek Smuda szuka. Oby znalazł tych najlepszych polskich piłkarzy do Euro 2012 i przygotował ich tak, żebyśmy za 2 lata mieli niezapomniany czerwiec. Zwłaszcza, że dwaj z tych debiutantów grają na co dzień poza Polską. Sadlock! Pochwalić można tylko odwagę i wiarę we własne umiejętności. 88. minuta. Nie będzie to jakiś specjalnie długi debiut Artura Sobiecha, ale może będzie zapamiętany, jeżeli skieruje piłkę do siatki. Oby. Na pewno wielkie wydarzenie, czy dla młodego napastnika Ruchu Chorzów, także dla jego rodziny, jak w przypadku każdego zawodnika, który dzisiaj gra po raz pierwszy w biało-czerwonych barwach. To jest wyjątkowe osiągnięcie. To jest coś specjalnego. Gra dla najważniejszej polskiej drużyny piłkarskiej. To jest wartość, której nie można nie doceniać. Dudka. Nowak. Jeleń. Jeleń! No ależ bomba! I teraz Otto Fredriksson musiał wspiąć się na wyżyny. Ostrzeliwany dzisiaj bramkarz z Partika Nalcik. Jak tylko się da. Z różnych pozycji strzelali Polacy. Ireneusz Jeleń próbował wiele razy. 2 razy był w świetnych sytuacjach. W jego miejsce Artur Sobie. Oto ostatnia akcja Ireneusza Jelenia. Fenomenalny strzał zmierzał pod poprzeczkę. O ile Fredriksson pokazał się dzisiaj jako człowiek, który niespecjalnie umie grać w piłkę nożną nogami, o tyle jako bramkarz broniący rękoma spisuje się całkiem nieźle. No i przez niego właśnie Ireneusz Jeleń nie znalazł się na liście strzelców, a Polska pod koniec spotkania wciąż z Finlandią remisuje. Dudka. Oto Rybus. Do Wojtkowiaka. Nasza przewaga nie podlega dyskusji. I biorąc pod uwagę, że rezultat nie jest najistotniejszy, tutaj najważniejsze jest to, co możemy dostrzec. Czy widzimy pomysł na drużynę, która ma grać się podczas Euro 2012? Jak poszczególni piłkarze czują się na tym poziomie reprezentacyjnym? Na kogo Franciszek Smuda może liczyć, a kogo z tej szerokiej grupy 30 piłkarzy, których chce mieć za rok już wyselekcjonowanych, będzie pomijał? No tutaj na pewno dużo wniosków z tej gry z Finlandią będziemy mieli. Rybus, niedokładnie. Lewandowski, nie było faulu. Sadlocka, Dudka, Rojcha poza boisko, a więc jeszcze zaczynamy od autu. Dudka, Sadlock, Nowak, sfaulowany dosłownie pod nosem sędziego. No i teraz dośrodkowanie i w ostatnich sekundach 1-0. Najpiękniejszy plan na końcówkę meczu z Finlandią, tylko... Dawid Nowak, powiadasz? Czy Polakom uda się spełnić ten plan, bo Finowie są już bardzo bliscy celu. Ich 0-0 z pewnością satysfakcjonuje. Skończył nam się właśnie czas podstawowy. Jesteśmy już w 4 minutach czasu dodanego. Sławomir Peszko i Dariusz Dudka. Oni są zdolni strzelić bezpośrednio z tego rzutu wolnego. Dudka! Niby nie ma się do czego przyczepić, ale jednak szkoda. A teraz jeszcze mocno kopnięta prostym podbiciem piłka w stronę bramki Otto Fredrikssona. 3,5 minuty pozostaje biało-czerwonym. Rzeczywiście mocno kopnięta, szybowała bardzo nieprzyjemnie, tak troszeczkę dostała jakiegoś zawirowania piłka i gdyby tylko trafił w bramkę Darek Dudka, mógłby być tym największym szczęśliwcem dzisiejszego popołudnia. Ależ teraz wrócił Peszko i zapobiegł tej kontrakcji. Sadlock. Na prawą stronę. Tutaj jest Łukasz Piszczek. Też jemu ten mecz mocno dał się we znaki. Piszczek schodzi do środka. Piszczek. Jest Dudka. Wielu Polaków w strefie obronnej reprezentacji Finlandii. Uwaga, Rybus. Blisko Piszczek, Rybus. No i Sander czeka, ale to zagranie Rybusa jest słabe. Jeszcze odbite od przeciwnika. Wraca w każdym razie Nowak. Bez faulu. Zabrał piłkę rywalowi. Brawo dla napastnika PGE GKS-u Bełchatów. Sadlock.
Sadlock, pole karne, Lewandowski, Achu, uprzedził go Heikkinen, Nowak. No, trzeba byłoby dużej dawki szczęścia, aby w taki sposób ograć stoperów reprezentacji Finlandii. Sadlock do Dudki. Peszko. Sadlock dzisiaj w paru sytuacjach zachował się tak, jakby grał przynajmniej 90. mecz w reprezentacji. Duży spokój. To prawda. Wyposyłał raz jego, raz Glika Franciszek Smuda na boisko. Małecki jeszcze na ostatnie sekundy wejdzie na boisko za Roberta Lewandowskiego. Po to, aby kibice podziękowali Robertowi za walkę, jaką włożył w ten mecz, ale no to na pewno nie był najlepszy mecz w reprezentacji Roberta Lewandowskiego, bez dwóch zdań. Na pewno tak. Na te ostatnie sekundy jeszcze Patryk Małecki, któremu trener Smuda udzielił reprymendę. Małecki na tym stadionie w barwach młodzieżówki w zeszłym roku przegrał z Holandią 0-4. Uwaga! I jeszcze nie tym razem. Nie strzelając no i rzutu karnego, o ile pamiętam. Tak, nie strzelając rzutu karnego, a potem skrytykował i trenera Zamilskiego, i kolegów z drużyny. No, trzeba mocno pracować nad tym, aby z większą pokorą podchodził do gry w piłkę i z dużo większym szacunkiem do kolegów, trenerów. Przede wszystkim Patryk Małecki. Wtedy jest nadzieja, że to będzie zawodnik, który będzie mógł liczyć się w naszej reprezentacji. No, warto także zachować szacunek dla siebie samego. To taka cały czas uwaga pod adresem Patryka, bo w tamtym meczu był po prostu najsłabszym piłkarzem na boisku. No ale to już przeszłość. Teraz jest zawodnikiem seniorskiej reprezentacji. No i czekamy, czy w ostatnich sekundach może właśnie Małecki przeprowadzi akcję, która da nam zwycięstwo nad Finlandią. Peszko, ambicja do ostatnich sekund biało-czerwonych. Nowak i Peszko. Ustąpił pierwszeństwa, tak jak w tabeli. Nowak Peszce, a tymczasem Małecki, narożnik pola karnego. Dobre podanie! Niestety Artur Sobiech nie trafił. Przyjął piłkę ręką. Jeszcze zrobi nam zmianę Stuart Baxter. Nie. Gdyby trafił do siatki, byłby bohaterem. Artur Sobiech, ale to jest jego pierwszy mecz, pierwsze minuty w reprezentacji. Jeszcze można mu to wybaczyć. On na pewno najbardziej żałuje, że nie miał takiego wejścia smoka do drużyny narodowej. A Patrykowi, na duży plus, Patrykowi Małeckiemu należy zaliczyć to, że choć krótko jest na boisku, to zagrał tę piłkę meczową, to ostatnie podanie celne. Krótko na boisku to będzie Tuomo Turunen, bo zaledwie kilkanaście sekund zmienił Romana Eremenkę. Rybus, jeszcze sędzia z Rumunii pozwala grać, ależ to było poświęcenie Rybusa, żeby utrzymać piłkę w boisku, ale naprawdę. No dobrze, mecz za nami, drodzy Państwo, 0-0 w Kielcach i jakkolwiek zadowoleni z tego, że Polacy nie wygrali, być nie możemy, to na pewno wiele akcji reprezentacji Polski dobrze zwiastuje na przyszłość, a przecież chodzi nam o to, aby wygrywać za dwa lata, a nie za wszelką cenę dziś.